Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Ciebie i witam wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają. Dobrze, że nie mam okularów dzisiaj, bo wiele osób powiedziało, że jesteśmy bardzo do siebie podobne. To przynajmniej... Żeby nas nie odróżniali? No bez przesady. No wiesz, ja młodsza nie jestem, za to ty zatrzymałaś się. Miło mi bardzo. Mamuś, w końcu jest chwila czasu, żeby porozmawiać o tym, co tu wszyscy chcemy wiedzieć, a mianowicie o twojej pierwszej podróży do Indii. To była dosyć spontaniczna decyzja, prawda? Tak, tak, bo tak sobie myślałam, byli u nas przyjaciele i opowiadali o tym, że ludzie jeżdżą do Indii, żeby przezimować, że owszem, bilet jest drogi, ale na miejscu jest tanio, więc ja oczywiście od razu zadzwoniłam do tej osoby, która najwięcej wie na ten temat, no i prosiłam cię, żebyś się rozejrzała, jak to tam wygląda, może udałoby mi się tatę na przyszły rok namówić i byśmy na te 3-4 miesiące zamknęli dom na klucz i polecieli przezimować. No ale ty długo się nie zastanawiałaś, tylko powiedziałaś, to jedźcie z nami. No i ja tak zaskoczona byłam tym, bo mi w ogóle nigdy to do głowy nie przychodziło. To było miesiąc ale... chyba, miesiąc przed naszym wyjazdem, czy to było, krócej? No chyba w listopadzie to było jakoś tak, a myśmy wyjechali w styczniu. W styczniu, no. Że wyjedziecie w styczniu, tak, tak. No i jak ty mi to powiedziałaś, to nagle mi się tam otworzyły klapki, a mnie dwa razy nie trzeba powtarzać. Ja sobie myślę, okej, ale porozmawiaj z mężem, czy jemu to nie będzie przeszkadzać. Wiecie, teściową zabierać na urlop to jest po prostu jakiś dramat. Tata też mógł jechać, no nie? Dramat? Tata też. Znaczy dla teścia, dla zięcia z teściową, wiecie jak to jest. No, ja akurat poleciałam, tutaj... No, pobiegłam od razu do taty i mówię, słuchaj, mamy taką propozycję, co ty na to, jedziemy? A tata, nie, mój mąż potrzebuje dużo czasu, żeby na coś przystać, żeby sobie to przerobić w głowie, a ja z kolei jestem spontaniczna, więc dla mnie im bardziej spontaniczne coś, tym bardziej ciekawe. Więc Boluś powiedział, że tak, chętnie, bo Boluś jest taki otwarty, nawet na teściową. Bardzo, na taką teściową jest otwarty. Oczywiście, że tak, bardzo cię lubi. Tak, kiedyś mi powiedział taki komplement ogromny, mówi, no już wiem, jak będzie moja córka wyglądała, będzie w twoim wieku. To był widzisz? Dla mnie komplement. Tak, no i rozpoczęły się przygotowania, Boluś poszukał mi samolotu, wszystko. W pewnym momencie tak się trochę przestraszyłam, no bo sama będę leciała, ale w końcu uświadomiłam sobie, że do Warszawy to dolecę z Gdańska, a z Warszawy nie ma przesiadki do Bombaju, tylko po prostu się wsiada i się wysiada w Bombaju. Więc niektórzy się dziwili, ale ja tam ciekawa byłam, mówię, zawsze na lotnisku się coś dowiem. No, ty mi wysłałaś, super to było, filmiki, jak gdzie wysiąść, gdzie przejść w Bombaju już. Miałam te filmiki, więc poinstruowałam w samolocie jeszcze i rozpoznawałam, przyszłam i nawet udzieliłam rady czterem młodym osobom, takim dwóm parom, nie wiedziały, gdzie dalej. Ja mówię, dalej, do końca, do końca. O, no, to już byłaś, jakbyś tak. Ta była. No bo my przyjechaliśmy trochę wcześniej, prawda? Tak. Ty przyjechałaś tak, troszkę później. Tak, my najpierw tam posiedzieliśmy z tą rodziną ile trzeba, a ty doszłaś na końcówkę. Tak, tak, tak. I powiem wam, że ja byłam tak podekscytowana już samym lotem, że ja ani troszeczkę się przespałam, ale po prostu ani nie byłam zmęczona, ani nic, byłam po prostu wszystkie endorfiny, wszystko działało. Na lotnisku też spotkałam fajną babkę z Genewy, żeśmy się już wymieniły telefonami, żeśmy już rozmawiały, bardzo fajne. No i wiecie, i pierwsze wyjście na ulicę, jeszcze było tak ciemnało, jak Boluś mnie odebrał. Tak, i właśnie, bo ciebie Bolo odebrał, to była chyba 5 rano w Mumbaju, tak, dla ciebie jakaś 2:30 w nocy, przywiózł cię do nas do mieszkania, do pokoju w hotelu i ty też tam nie spałaś. No jeszcze z Sorają spałaś. Nie, absolutnie, nie mogłam spać, byłam tak podekscytowana, tyle było emocji, tyle radości. No dla mnie to jakaś podróż życia. Chociaż wy zabraliście nas w 2014 roku do Malezji, to też było dla nas ogromnym przeżyciem, ale pierwszy ja raz jakoś sama byłam. Tak, ale tutaj byłam sama, leciałam sama, tak? Do takiej żywej Indii, tam do rodziny. No bardzo byłam podekscytowana, naprawdę, bardzo. Zresztą cały ten pobyt był dla mnie niesamowity, niesamowity. To jest... A powiedz mi, przepraszam, że ci przerwę, bo jeszcze nie chcę, żebyś podsumowywała. Ja tak mogę gadać.
Powiedziałaś, że się ludzie dziwili, że się znajomi może dziwili, czy koleżanki, nie wiem. Jakie były pytania do ciebie, gdy mówiłaś, nie, że nie boisz lecisz? Się? Sama taki kawał? Czyli chodzi Ja o mówię, no ale... odległość. Tak, ja mówię, słuchaj, no ale przecież wsiadam w Warszawie. W Warszawie to wszystko po polsku. Tam nawet jakby było po angielsku, zawsze się coś tam pobąknę, zapytam. No nie, no mówisz po angielsku już, mama się sama nauczyła, znaczy do szkoły poszła jako dorosła osoba, kiedy? 15 lat temu czy 10? 50 miałam, jak poszłam. Tata mnie wrobił. Powiedział, chodź, A sam nauczymy nie się poszedł. angielskiego, a sam potem się wycofał. Ale mówił, że to zrobił specjalnie. No, ale po tym wyjeździe, wracając z angielskiego, to muszę przyłożyć się więcej. Chciałabym mówić tak swobodnie. Na małym poziomie, ale tak swobodnie. No, ale co ja... Aha, Że mówili, że daleko i że sama. tak, że daleko, że sama, że jak... To, a ja sobie sama potem wytłumaczyłam im. Mówię, słuchajcie, wsiadam w Warszawie, wysiadam w Mumbaiu, mam instrukcję obsługi, no Boluś będzie na mnie czekał. No jak się zgubię, to poproszę takiego ochroniarza, weź mnie pan do exit wyprowadź, tak? Już, no. Dokładnie. Myślę, koniec języka za przewodnika. No ale faktycznie, bez języka angielskiego nieraz sobie o tym myślałam, że osoby, które nie mówią w ogóle po angielsku ani słowa, to naprawdę są ograniczone w tym sensie możliwości, bo naprawdę same nie polecą, prawda? Bo to już niby wszystko tak. jest w obrazkowym piśmie też, no ale jednak ten stres na pewno jest dużo większy, więc... Właśnie, właśnie, Ale ten widać stres można. byłby ogromny. Tak, a to, że ty mi przysłałaś te filmiki, to mi dały taki spokój, to jest super pomysł po prostu. To była instrukcja o obsługi filmowa. Może powinny być Wiedzą na stronach wszystko. lotnisk, powinny być takie filmiki. Mój pomysł w takim razie. No dobra, czyli najgorsze było to, ten strach, który najpierw się pojawia, który w ogóle później jak człowiek sobie to zracjonalizuje, się okazuje, że wcale Tak, jest tak. niepotrzebny i nieuzasadniony. Nie. Zupełnie nie, zupełnie nie. Wiesz, no, tak jak mówisz, na pewno, jak ktoś nie zna angielskiego, zupełnie to jest mu trudno, ale w tej chwili też są takie translatory, tak, w telefonach, to ja bym sobie wtedy zainstalowała taki translator. No, ale już na tym lotnisku, jak widziałam te ciemne osoby, te ciemne twarze, już byłam taka zafascynowana. Boluś po mnie czekał na mnie, nie było żadnego problemu, poznaliśmy się. A pamiętasz No. zapach, gdy się wychodzi z lotniska? Tak, pamiętam zapach. Ten zapach był taki połączony z, ja wiem, taki duszny był, takie połączenie, ja nie zdałam sobie z tego sprawy, ale później jak myślałam, z samochodów, spalin, ale jakaś taka dziwny, nie umiem tego określić, ale taki fascynujący był ten zapach. Taki Ciepły. duszny. Taki ciepły, taki parny troszkę, taki. No ja byłam, byliśmy w lotnisku tam pod spodem, tak? Poszliśmy pod podziemia chyba to było, po taksówkę. Jakoś tak sobie myślałam, Parking że ona tam po jest, mnie tak. przyjedzie samochodem, ale potem sobie myślałam, jak ja to myślałam? Przecież on tam nie ma samochodu. Ja tak samo myślałam, że będziemy jechać samochodem wynajętym, a nie pomyślałam, że przecież Bolo nie będzie chciał po tych drogach tam jeździć. To No. oczywiście, oczywiście. I pierwsze, co słuchajcie, był świt, tak? Tam świt, a jednak było mnóstwo samochodów na tej ulicy. Zabraliśmy tę kobietę, którą poznałam, panią Joannę, homeopatkę. Zabraliśmy ją ze sobą. Boluś zaproponował, ja jej spytałam się Bolusia, Boluś jej zaproponował, że ją podwiezie do hotelu, ona jakiś kongres jechała. Także była bardzo wdzięczna. Do tej pory mi dziękuję przez telefon. Bardzo wdzięczna jest Bolusiowi, tak mu przekaż. No bo jednak, pierwszy raz była w Indiach i tak chciała taksówkę no, do hotelu i tak dalej. Także było fajnie. Dobry uczynek, żeśmy spełnili. No i potem, jak przyjechaliśmy do hotelu, jak wysiedliśmy z tej A po taksówki, drodze ja coś się widziałaś? Po drodze coś widziałaś? rozglądałam się, ale było jeszcze ciemnawo. Ciemno. Wiesz, tak chciałam łapać, że tak powiem, wszystko, Wszystko. co się tylko da, tak. Łapczywie, żeby niczego nie utracić. No jak weszliśmy do pokoju, to Bolo mi założył na szyję, jak to się nazywa, nie wiem, z Nie wiem. kwiatów. Ten Słuchajcie, wieniec, nie wieniec, ten tylko wieniec, naszyjnik. naszyjnik taki, ale Prawdziwy z kwiatów słuchajcie, żywych. tak, to jest żywych, to nie tak, że kwiatek na kwiatku, tylko płatek na płatku ułożony. Po prostu ciężkie to było, miękkie, no niesamowite. I nawet to pierwsze zdjęcie, które widzicie, to ja taka nieprzytomna jeszcze z tego samolotu. Ale właśnie Bolo mi założył na przywitanie.
No, cieszyłam się bardzo. No i potem poszedł do swojego taty, mówi, to ty się połóż tu po Karolinie Soraj. Przytuliłam się do starej, ale gdzie tam? Nie mogłam zasnąć, absolutnie nic. No i właśnie później wstaliśmy i zamiast na śniadanie, nie poszliśmy w sumie na śniadanie, ale wcześniej wyszliśmy na miasto i oczywiście Soraya tutaj musiała ci wszystko pokazać jako pierwsza. Tak jest. Przewodniczka. Bardzo się cieszyła na Oczywiście. spotkanie. Tak, Zaprowadziła tak. cię na stoisko. Na Na stoisko, w którym ulicy. sprzedawano pan. Tak Tak. się to nazywa. Pan, Pan. jak pan. To był taki, przyglądałam się temu, no maleńkie, po prostu maleńkie coś. Jak to stoliczek, pół stoliczka Tak. maleńkie, z półeczką. Pan brał liść, liść wielkości dłoni, Betelu. może trochę mniejszy, betelu, tak? Liść, smarował tam palcami, różnymi łyżeczkami, palcami, obok miał ścierkę, która była... Właśnie. Wcześniej sobie te palce wytarł w ścierkę. Wytarł tą ścierkę, potem smarował tam tym, zawijał to, pozawijał, posypał czymś, posypał, no i dał Soraya. Soraya nie podała, że muszę koniecznie spróbować, to jest jej ulubione. No przegryzłam. Jakie było moje zdziwienie, kiedy poczułam smak mydła. Normalnie mydlane. Ja miałam Mydło to słodkie, samo. słono, ostre. Mydło po prostu. Okropne to było. Nie chciałam robić przykrości Soraya. Odwróciłam się. Soraya się śmiała i wyplułam. To było okropne. Ale No. ona to uwielbia. Tak. Patrzcie, jakie... To jest niesamowite. Każdy człowiek ma inny smak, no. I potem on wziął pieniądze tą samą ręką, wydał reszty, zdarł, przetarł. Ja tak patrzyłam na to, ale mówię, nie. Tu jestem w innym kraju, biorę wszystko. Choćby miała się rozchorować, po prostu nie. Ja muszę wszystkiego spróbować, wszystko posmakować. Cokolwiek się będzie działo, muszę poczuć te Indie po prostu Pełną w gębą. nosie, tak, pełną gębą. I muszę powiedzieć, że później to Soraya wykorzystywała, bo co ona tam chciała, to po prostu wtykała mi do ust. Mówiłaś, że chcesz wszystko popróbować, musisz teraz spróbować. Nie miałam wyjścia po No prostu. właśnie, ale to tutaj już zaczynamy właśnie mówić, no bo się nie da chyba o Indiach mówić i odwlekając temat jedzenia. No my tam w kółko jedliśmy, prawda? Od Kółko, samego ja początku, muszę bo poszliśmy później od do restauracji samego. na śniadanie. Tak, w Po kółko. raz Boluś, pierwszy. tak, Boluś mi serwował. No muszę powiedzieć, że w ogóle byłam przeszczęśliwa i uważam, że byłam, no, byłam w komfortowej sytuacji tego, że ja nie musiałam o niczym myśleć, tak? Nie musiałam. Ja nie musiałam się zastanawiać, czy dzisiaj pójdziemy tu, czy co zrobić, czy może w tą knajpkę, może w tą spróbować. Wszystko było zorganizowane. Boluś jest rewelacyjnym przewodnikiem, To on prawda, wszystko dlatego ja nic nie załatwiał. organizuję, no. A to jest sama rozkosz jechać na taką wycieczkę, bo to nie była wycieczka zorganizowana przez biuro, w którym nie masz nic do powiedzenia. On się mi pytał ciągle, co bym chciała zobaczyć, co ja mówię, no nie wiem, prowadź wodzu, prowadź. No i byliśmy w tej małej restauracyjce takiej, przy ulicy zaraz. Ja się co chwila odwracałam, bo był taki szum na ulicy. Tak, Hałas, hałas. hałas, klaksony. Te klaksony to służą do ostrzegania, do proszenia, do tego, że usuń się, puść mnie, jedź szybko. Ale wiecie co? Mnie to też fascynowało. To było fantastyczne. Ja się czułam w samym środku jakiegoś żywiołu po prostu, a czułam się bezpieczna, tak? No i nie mówiąc o przejściu przez ulicę. Boluś mówi tak do mnie. Słuchaj, trzymamy się. Ja trzymam swoją córkę, czy trzymasz się swojej córki? No i przechodzenie przez ulicę było też fascynujące, tak? Też Po trzeba prostu było... idziemy od razu, gdy bolo idzie. Nieważne, czy jedzie coś, czy nie. Nie Idziemy. idziemy, a wiecie, Skoro mówi, że trzy... idziemy, to idziemy. Tak, trzy pasy, sześć rzędów, nawet nie rzędów. I te skutery, na których siedzą cztery osoby z maleńkimi dziećmi i jadą. Było to tak blisko, że jak ja chciałam zrobić zdjęcie, odkręciłam szybę w samochodzie, to jak wystawiłam telefon, żeby filmować, to bałam się, że ktoś mi może go wytrącić. Ktoś, kto jedzie obok. Mogłam swobodnie chwycić za ramię faceta, który jechał Siedzącego obok obok w na... samochodzie. Tak Tak. jest. Tak. Niesamowite to było. No, Tak, czyli ten niesamowite. tłok, te dźwięki, zapachy I też. zapachy tego Właśnie. powietrza, charakterystyczne też to, że
jest ciepło, ale nie czuję się słońca na plecach na przykład, tak? Tak jak wiecie, jak u nas się pojawia słoneczko, to o, jak grzeje fajnie na plecach. Tak, ale tam Nie. było tak dopiero. Dopiero się tak zaczynało. Dopiero teraz będzie ciepło, nie? Teraz będzie bardzo Tak, gorąco. tak. Ale jak w Jaipur byliśmy, to ja tam poczułam to słonko na tych plecach. Ten smog jest tak duży i on tak pachnie charakterystycznie. No, dla mnie to był zapach właśnie Indii. Nie wiem skąd, ale tak sobie wyobrażałam. Poza tym, co jakiś czas, gdzieniegdzie, jak się przechodzi, a to jakieś chyba kadzidła, a to nie mówiąc o piekarni, którą żeśmy cudowną widzieli. No, dla mnie to było też, no, wiecie, te wszystkie stoiska, no, metr na metr, tak? Ławeczka, facet siedzi na ławeczce, w takiej, no, jakby w drzwiach, na ławeczce obok biureczko, na którym stoi komputer, drukarka, z drugiej strony ławeczka, ktoś przychodzi, żeby mu wydrukował, i to jest wszystko. Albo jakiś wózek. Na którym coś leży i on to na noc zawija i jedzie tym wózkiem do domu. Ludzie po prostu pracują jak się da, handlują jak się da, po prostu żeby przeżyć. Mnóstwo tam ludzi widziałam też takich bardzo biednych, co szczególnie w pierwszy czy w drugi dzień mnie tak, jak to powiedzieć, poruszyło mnie bardzo, tak? No właśnie, jak sobie z Ja tym poradzi, bo to jest nieuniknione. Nie można pojechać do nie Indii, da. chyba że się siedzi cały czas w hotelu, nie? Jakimś all inclusive. No, ale Ale to nie da się się nie jest w pojechać do Indiach. Indii i tak, Nie, do to się nie Indii jest i w Indiach. To jest. nie zetknąć z tym strasznym ubóstwem, które jest, nie? Tak, no, no wiecie, chodnik jest, tak? I leży na chodniku dywan, na którym śpią wieczorem, widać dwoje dzieci i dwoje rodziców, no. A obok jakieś wiszą woreczki foliowe, worki foliowe, reklamówki, w których jest ich cały majątek. No byłam też poruszona, jak jechaliśmy taksówką, nie zdążyłam zrobić filmiku, jak pod drzewem właśnie jakieś szmaty leżą, jakieś na podłodze, na tej chodniku coś. Na drzewie jest rozpięty jakiś hamak, coś takiego, w którym śpi niemowlę. Kobieta siedzi na tym chodniku przy butli gazowej z małym paliczkiem i coś gotuje. Widać, że po prostu to jest ich dom. I pamiętam, przyjechałam wieczorem do hotelu, miałam tą rozkosz taką też, że miałam swój pokój w hotelu i przyjechałam i tak się zastanawiałam, mówię, Panie Boże, jak można to zmienić? Czy się da to zmienić? No nie da się, tylko się nie da zmienić, trzeba by ileś pokoleń, ich sposób myślenia. Poza tym, no nie wszyscy są piśmienni, szkoły są płatne, szpitale są płatne. Bolo mówił mi, że ludzie tam nie chodzą się leczyć, bo ich nie stać na to. Ojciec Bola ma tam swojego człowieka, który się nim opiekuje, bo już jest starszy. No to oni, jak się coś dzieje, to oni go zaprowadzają do lekarza i oni za to płacą. Niesamowite. No, ale przyjęłam to jako kulturę i ta bezsilność, zostawiłam to, mówię, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Chociaż jak byłyśmy w Jaipurze, to tam, pamiętasz, kupiłyśmy od tych babci te wielkie placki. No I tak. tak Bolo mówi, co wy to za drogo, jest wszędzie zużywanie. Ale ja Nie mówię, o to nie chodzi, daj, prawda? nie o to chodzi, dajmy, niech się cieszą. My się cieszymy, że je widzimy. One też się cieszą, że mogą coś zarobić, tak? No i a one i tak były otwarte i szczodre, bo Sorai dały placka, taki ogromny jakby chips, wiecie, taki ogromny Tak, chips, w głębokim super był. oleju smażony, taki Tak. ryżowy placek. Taki ogromny różowy placek, jak wielki talerz. No i ona Sorai dała za darmo to, Tak, tak? nie Ja jej oczekiwała potem pieniędzy, to pobiegłam, dopiero tak, tak. później, no to miała łzy w oczach. No Tak, to takie jest. wielkie kosze, ile one pieką tego, ile tej mąki, tego wszystkiego, pracy przy tym gorącym piecu. Ja to wiem, Tak. bo ja miałam piekarnię sama, piekłam 120 bochenków chleba dziennie, znaczy raz w tygodniu, więc wiem, jaki to jest. Ale ja miałam piec, wszystko, a ona to pewno na jakichś podpłomykach, coś. No mniejsza, w każdym bądź No razie. ale wiesz, też jest właśnie dla mnie niesamowite to, ile ona na tym zarobi. Ile Tak, ona na tym ile zarobi? ona zarobi? Jak ona ma Jakieś taki cały grosze. kosz i każdy tam sprzedaje po 100 rupis, czyli 5 złotych, no, nie pamiętam, to Nie, faktycznie by po było za dużo. 20. 20 Po rupis, 20 czyli po rupi. złotówce, tak? Tak. I ona w tym koszu ma ich, nie wiem, 40? Tak. Nie? No No. i nie sądzę, że wszystkie sprzeda, no także I i codziennie tyle. ma nadzieję, że sprzeda, tak? Potem drugi raz myśmy też tak byli, też w Jaipurze chyba byliśmy, też kupowaliśmy od tych wystawców dla turystów różne tam bransoletki, coś, żeby też po prostu Soraya wybrała dla Karoliny kolczyki czy coś tam, żeby tak, żeby też tym ludziom po prostu, no,
No, za ich pracę coś im dać, tak? Nie żebrzą. Nie No, stoją i nie żebrzą. No Tylko nawet jeśli pracują. żebrzą, wiesz, to ja mam taki problem, tą świadomość, że ja mogę w zasadzie zmienić czyjeś życie, No. Dając bardzo niewiele tak naprawdę z tego, co ja Właściwie... mam. Mnie stać na to, żeby przylecieć na inny kontynent, na drugą stronę świata, na wakacje. Ci ludzie pewnie raz na rok jeżdżą do swojej wioski, jeśli w ogóle, nie? Jak uzbierają. Tak. I ta różnica po prostu w tym podejściu, w zasobności w portfela jest tak olbrzymia. I z jednej strony masz tą świadomość, że masz tą możliwość zmienić czyjeś życie realnie, a z drugiej strony wiesz, że no to tak naprawdę to może nic nie da i to jest kropla w morzu. Tak, a poza tym faktycznie przy żebrzących to nawet nie wiadomo, czy, nie, co to, tak. czy to nie jest kropla na młyn dla tych, którzy nimi zarządzają i tak dalej. Także to jest, tak, no to jest tak, bardzo tutaj trudne, jest. nie? Tak, to jest trudne, to jest trudne. Ale no cały no ten tutaj Niuniu świat. Też zapytał, Niuniu się zapytał, No. Już go nie ma, pozdrawiamy, później sobie pewnie obejrzysz, zapytał się, że jak sobie radziłaś z tym wszechobecnym syfem, który tam jest, mówisz, że do ciepła, do słońca to by się jeszcze przyzwyczaiło, mieszka w Norwegii, więc to pewnie też byłby problem, ale że przeraża go i pewnie wiele osób, które nas oglądają i które myślą o Indiach i myślę, że słusznie trochę przerażają, przeraża ich ten syf obecny, ten brud, ten bałagan. Pewnie to się kojarzy też z brakiem higieny, z niebezpieczeństwem, więc ten lęk jest dosyć spory. A tam jest wszystko, jak wiadomo, ekstremalnie. Tak, trzeba powiedzieć, że tam jest ekstremalnie. Ja się też nie spodziewałam, że można w ten sposób. Ale ty mi kiedyś powiedziałaś, im to nie jest potrzebne, tak? I ja patrzyłam na to jak na zjawisko takie egzotyczne, tak? No tak jakbyś pojechała do dżungli i tam po prostu. Ja patrzyłam na to w ten sposób. Znaczy ja chyba sobie nawet nie zdawałam sprawy. Ja to przyjęłam, że tak tu jest. A ja tu przyjechałam to wszystko zobaczyć i nie mogłam uwierzyć, czy to widzę własnymi oczami, tak? Że ci ludzie tak żyją, że tak to jest. I szczerze powiedziawszy, nie przeszkadzało mi to tak bardzo. Gdybym tam mieszkała dłużej, to na pewno zakasałabym rękawy i wymalowałabym, wysprzątała, wyszorowała, żeby się czuć. Ale ja byłam u nich gościem. I jakby nawet do głowy mi nie przychodziły jakieś takie myśli, żeby ich za to w jakiś sposób krytykować, czy w jakiś sposób. Oni tak żyją i nie mają możliwości inaczej. Oni, wiesz, no, jak to. Przy czym Nie musimy wiem, też zaznaczyć, że byliśmy w różnych rodzinach i że oczywiście u każdej rodziny jest inaczej. To, że generalnie Indie nam się kojarzą z brudem, to też jest prawda. W ogóle po raz któryś, jak już będę powtarzać to cały czas, że wszystko, co się usłyszy o Indiach, jest prawdą i jest równocześnie zaprzeczeniem tej prawdy. Bo Indie są tak olbrzymie i są tak różnorodne, że wszystko, co powiesz, czy że jest brud, smród i ubóstwo, to jest prawda. A jak powiesz, że tam jest luksus niewyobrażalny i czystość taka, jak nam się nie śniło, to też jest prawda. Bo też są takie sytuacje i wcale nie jest ich mało. Najwięcej miliarderów, czy tam tych bardzo zamożnych ludzi, właśnie mieszka w Indiach. No bo tam tak mieszka. Jest. Większość w zasadzie chyba już przegonili, albo za chwilę przegonią ludnością Chiny. Więc to jest kraj, który ma największą ludność na świecie. No i muszę powiedzieć, że w tak luksusowych hotelach nigdy nie byłam, jak tam byliśmy. Tak? Po prostu wszystko błyszczy, wszystko świeci, biorą ciebie bagaże, drzwi otwierają, kłaniają się w pas, wszystko jedzenia tyle, że nie wiesz, co wybrać, bo po prostu, no nie wiesz, nie jesteś w stanie tego spróbować. Także takie miejsca też są, tak? Ale mnie najbardziej interesowało, to było takie wisienka na torcie, jak mówią, ale mnie bardzo, bardzo tak, no dla mnie było bardzo ekscytujące właśnie to poznanie tego zwykłego świata, tak? Tego, weszłyśmy tam na albumie umieszczali, weszłyśmy do piekarni na ulicy, tak? Która była, zapach nas wciągnął, do piekarni. No po Piekarnia, prostu... nie? To po prostu był dom. Czterech facetów, to dom, ja nie na wiem, to było podłodze. ciemno zupełnie, na podłodze.
piec taki prawdziwy, wiecie, gliniany. Tam takie foremki, jeden łapał, drugi wytrząsywał, drugi układał. Pachniało, to kupiliśmy też, były pyszne, białe, ale były wspaniałe, naprawdę. I ten zapach, ja czuję ten zapach do dzisiaj, ty wiesz, pamiętam go. Bardzo ta piekarnia do mnie jakoś tak przemówiła, no jakoś tak, zapachy można bardzo tego, że... mocno się utrwalają. Tak, bardzo. I w ogóle ten zapach wszędzie, gdzie się nie szło, był inny no zapach. No właśnie, czego? Jakie? Ja Jakie tylko zapachy? nosa, Bo się mieszają, prawda? Tak, ja tylko nosem mówię, o, jakieś kadzidło, ale jaki to jest zapach, nie? No, no. Uwielbiam ten zapach mydła sandałowego, mydła, bo mydło mam, olejku sandałowego, tak, Drzewa. Drzewa sandałowego, tak, często go tam czułam, tak, ale takie były zapachy, które ja nie znam, ja nie wiem, jak się taki zapach nazywa. Tak, tam się często mieszał Przyjemny, jaśmin, gdzie się przechodzi. ostry, tak, jakiś perfum, ktoś się zajmuje perfumami, jakiś znawca by tam poocenił, ja nie umiałam tego oceniać. A czy Ale śmierdziało? mnie to pachnie. Nie, absolutnie. Dla mnie nie. Dla mnie nie A nie, śmierdziało. Przechodziliśmy czasami koło jakiejś tam wysypisk na śmieci, no to tam zawiało, nie? Ale to nie jest tak, że To jak jechaliśmy śmierdzi samochodem, windia. pamiętasz? Tak, Tak. tak. Jechaliśmy Przecież to samochodem koło Targu z Rybnego. mamą. Tak. Tak jest. No to To przez chwilę zawiało. się... Przez chwilę przyjechaliśmy dalej. Tam czasami ja się koło czegoś przejeżdżał, ale tak to generalnie mi się wydaje, że to jest zapach Indii. No, zapach Ciepła, czuć było Indii. jakieś też czasami, mam wrażenie, przyprawy. Czasami było czuć papryczkę chili, ostrą. Po prostu przechodziło się koło jakiegoś stoiska Tak, z jedzeniem na ulicy i z nagle czuć jedzeniem. chili pachnie, nie? Tak, tak, Albo tak, tam, tak. nie wiem, kardamon, bo herbatę rozlewali akurat gorącą z mlekiem i z kardamonem. Tak, Tak, te piłam zapachy co chwila, herbatkę. co krok są inne. Ale a nie aż Tak. tak intensywne, albo nie to, że nas chyba, bo tak sobie też wyobrażałam kiedyś, że nas po prostu wychodzimy i nas atakuje zewsząd Zniewalają. Nie, chmura, nie, nie. tak, gęstego zapachu. No, nie, nie, nie. Ja pamiętam, jak Balo mi też serwował herbatkę, była z mlekiem. Pierwszy raz piłam herbatę z mlekiem, ale z różnymi przyprawami. Był tam i imbir, i właśnie może kardamon, nie wiem co, była rewelacyjna po prostu. I ja wyjeżdżając kupiłam sobie w słoiczek przypraw do herbaty, tak? I jeszcze go nie otworzyłam, jeszcze nie. Ale muszę go po prostu spróbować. To co zrobiłam, to odkryłam sklep, no, przepraszam, nie odkryłam, spotkałam dwie dziewczyny, które leciały ze mną, trzy. Które leciały z Delhi do Warszawy, a potem zaczęłam, że siedzą, czekając na samolot do Gdańska. No i po wyjściu z samolotu zagadałam je, żeśmy sobie Hinduski. pogadały. Hinduski, trzy młode hinduski, które u nas w Gdańsku na uczelni Akademia Medyczna, No, muzyczna, Ania przepraszam, pisze, że kawa z medycznej. przyprawami też jest pyszna. Też kawa z O, no kardamonem. właśnie. Ale ciekawe, wiecie, że tam w Indiach kawy tak nie piją ludzie. Nie. Nie herbaty, Nie, ale tam tak jak u nas. co mi się podobało, W hotelach, śmieszne tak. to było. Myślę, że może to warto powiedzieć, bo większość pewnie dokładnie tak samo myśli. Ja też tak jakoś, pierwsze hasło, na hasło tam piją herbatę z mlekiem. Co powiedziałaś, pamiętasz? Tak, powiedziałam, słuchaj, czy oni nauczyli się tego od Anglii? Tak, Od nauczyli się pewnie tego Anglików? od Anglii. A co powiedział Czy Bolo? odwrotnie? A Bolo mówi, a może Anglicy nauczyli się tego A od gdzie rośnie Hindusów? herbata? Gdzie rośnie No herbata? W właśnie, UK czy w Indiach? No tak, ale my tak tą 5 o'clock tea kojarzymy z Anglią, ale tak tak naprawdę jest. no oni, herbata jest z Ceylonu, Z czyli Indii. stamtąd, tak. Tak, No i dokładnie na tak dzisiaj było, było się tak, że po lunchu przecież jest drzemka, u dadu przynajmniej, u dziadusia, tak, jest też drzemka, skorzystałam też. tak, to jest super sprawa, szczególnie jak jest taki upał, to naprawdę warto się na chwilę zdrzemnąć, nie ma co tutaj wysilać się, bo się nie da rady na dłuższą metę, ale właśnie drzemka i po drzemce jest herbata z mlekiem tak. i do tego jakieś chrupiące coś, taka przekąska Tak. mała. No, je się bez przerwy, ale ciekawa jest też gościnność u nich. Ta gościnność wygląda zupełnie inaczej, bo jak byliśmy u Bola, tam kuzynnostwa, no to oczywiście najpierw był sowity obiad, ale nie tak jak u nas. Postawione było dużo różnych rzeczy, różnych sosów, cieciorka, jedzą bardzo dużo cieciorki, soczewicy, co mi bardzo odpowiada, bo ja uwielbiam. Ale były też słodkości różnego rodzaju postawione. No można Wszystko było razem. brać wszystko razem na stole, co jest bardzo fajne, bo widzisz, chcesz spróbować, nie jesz jednego za dużo, tak? Ale ciekawe, że oni zostawili nas samych przy stole, a oni jakby z boku, oni dopiero później się dosiedli, tak? Tak. Jak część z nas już odeszła. Kto zjadł, odchodził od stołu, szedł na kanapę,
No fajnie, a potem ta kuzynka Bola zapytała mi się, czy ja bym nie chciała się przespać. Ja byłam zdziwiona, nie? Ale to jest właśnie ich otwartość taka. Może chcesz No ty się jesteś przespać, też z no to... rodziny. To też jest No inaczej. tak, Ty jesteś od z rodziny. razu rodzina. Od razu rodzina. I to nie ma No problemu i po prostu, że tak, użyczą ci możesz swojego iść do... łóżka, po prostu nie ma Tak, do problemu. sypialni się pozwie. Ja mówię, że nie, że dziękuję. Ja po prostu mnie szkoda było, szkoda mi było czasu na sen. Tak, chociaż u Bola, u dadu Tak. skorzystałam. Wszyscyśmy se legli No na to byliśmy częściej, 40 nie? minut. Tak. To byliśmy No. częściej. No to jest niesamowite też to, co mówisz, że jak jest w domach, nie? To też będę powtarzać, że właśnie tak jest akurat w tych domach i akurat z tymi ludźmi, w tej religii, w tej kulturze, bo znowu, gdziekolwiek nie pojedziecie do Indii, no to w zależności od tego, w jakim wieku są gospodarze, jakiego wyznania i jakich poglądów na życie, to będzie kompletnie co innego. Przecież później byliśmy w restauracji z naszymi przyjaciółmi w Delhi, to było już pod Tak. koniec, byliśmy z przyjaciółmi z Delhi i dopiero ty mi zwróciłaś uwagę, mówię, ale oni jedli mięso, ja wiem, faktycznie. Przecież oni nie są muzułmanami, tylko hindusami, czyli wyznawcami hinduizmu, którzy przecież mięsa nie jedzą. Nie jedzą. No i to nie jest takie wszystko oczywiste, bo Tak, są ludzie tak. po prostu, tak jak wszędzie, bardzo, bardzo różnorodni i z bardzo różnym podejściem i do religii, i do kultury. No po prostu nie można szufladkować, nie można patrząc na to, jak pokazuje łazienkę u dadu, że tak jest, wygląda każda Wszędzie. łazienka w Tak. domach u dadu, albo u Tak. wszystkich muzułmanów, albo i tak dalej, nie? To jest Tak. jednak, Tak. to są starsi ludzie, którzy są na jakimś tam poziomie, jeśli I chodzi o... przyzwyczajeni są też, wiesz? Oczywiście. Przyzwyczajeni są do tego, co mają, nie chcą, żeby im ruszać, bo Bolo mówił mi, że tam chciał dziadkowi remont zrobić. Nie, i ja wiem, że to tak jest. Ja mojej mamie też chciałam zrobić remont w łazience. Powiedziała, absolutnie nic mi nie ruszaj, kocham te kafelki, tak? No I dokładnie. koniec. No i co No, także to jest zrobisz? wszystko zależy, ale jest to zdecydowanie folklor. Tutaj Jest było to dużo. cudowne po prostu, no. To było Ja dużo pytań każdemu o. życzę, przepraszam cię, żeby jak miał możliwość, koniecznie pojechał. To jest naprawdę przeżycie, to jest, no to poszerza horyzonty, otwiera. Jeszcze o tej religii chciałam powiedzieć, że, bo te rzeczy mnie zawsze też interesowały. Tam religię widać na zewnątrz, to znaczy po ubraniu, tak? Po imionach Hindusi już chodzą, wiesz? tak, po Hindusi chodzą tak, muzułmanie chodzą tak. Widzieliśmy oczywiście też te kobiety, które wychodzimy z windy w hotelu i mówię, Karolina, patrz, pięć duchów siedzi na No kanapie, tak, wszystkie na poubierane. czarno i No. tylko tutaj mały Oczy otworek widać. na oczy, tak? I tak jak jedna jest, to jeszcze tak, ale jak pięć ich siedziało na tej kanapie, to naprawdę, ja mówię, Karo, zrób zdjęcie, bo to było dla mnie też. I to też jakaś religia, też jakiś, to No to wszystko muzułmanie, widać. tylko po prostu konkretny, Bardziej albo też bardziej ortodoksyjni. restrykcyjnie, albo też akurat danego dnia w tej sytuacji, w której oni były, zdecydowały się tak ubrać. To też nie jest tak, że one No zawsze. tak. Znowu powiem coś. Część pewnie jest taka, która zawsze tak chodzi, gdy wychodzi na zewnątrz, a inne ubierają się tak tylko i wyłącznie w danych sytuacjach. Nie wiem, jak podróżują, na przykład nie czują się No pewnie, albo idą tak, w takie środowisko, a oczywiście. nie w inne. Także To znowu jest to jest inna psychika, inna mentalność, to jest zupełnie coś innego, no. inne Ale wartości i trudno jest po tak. prostu wyłączyć w ogóle takie dopowiadanie sobie, nie? To jest trudne, bo widzimy Tak, coś nowego absolutnie. i chcemy to zrozumieć i od razu chcemy to zaszufladkować i Tego nie wolno bardzo robić, trudno trzeba to jest zostawić. tego nie robić albo się zapytać, ale to jest automatycznie się dzieje bardzo często. Tak, I to jest olbrzymia tak. nauka, właśnie chyba jeżdżenie w takie miejsca, gdzie jesteśmy zupełnie wyciągnięci z naszego środowiska, wrzuceni w zupełnie coś nowego, to jest tak jak wylądowanie na, nie wiem, na Marsie. Tak, dokładnie. I to jest tak, pierwszy ruch, jaki człowiek ma, to właśnie zaraz to pierwsze to ocenia. Tak, ale to czas. Ale tak jak mówisz, Nazwać, no nie na, określić, tak, tak, żeby to było już znajome. ale nie na darmo jest mowa o tym, że podróże kształcą człowieka, tak? Rozszerzają mu horyzonty, zaczyna myśleć inaczej. To jest ogromny skarb z podróżowania, tak? Ale miałaś jakieś Nawet jeśli. pytania, ja cię zagadałam. No nie, dobrze, że tak płynnie rozmawiam. Mi się podoba to, bo to przecież nie chodzi o to, żeby tylko na. Odpowiemy na nie na pewno wszystkie, myślę, ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, że podróże kształcą, że ja powiedziałam o tym wyłączaniu, ale jeszcze coś chciałam powiedzieć. Że Czekaj, czekaj, czekaj. rozszerzają horyzonty. Nie, Horyzonty, tak. wiesz, człowiek w moim wieku już też ma jakieś tam szufladki, a każda podróż
jakoś pokazuje mi, że ludzie są po prostu różni. No, każdy jest jakimś unikatem. Nawet jak ja mam troje dzieci, każdy z was jest inny, tak? Każdy z was jest inny. Każdy jest No zlepkiem właśnie. różnych z danego momentu, różnych elementów, samemu dla siebie jest unikalne po prostu. I ile ludzi Znaczy, na świecie? tyle, tyle historii, nie? Bo też tak mówiłyśmy, Tak. nieraz jadąc w taksówce i mijając te tłumy ludzi, że to jest niesamowite, że każde z tych osób ma swoją historię, czegoś się Tak, boi, za czymś goni, ma jakieś nadzieje, czegoś rozmawialiśmy o tym, pragnie i jest ich 40 milionów w jednym mieście, 20 tak, tam dwa. no, Ale to jest nie po prostu niebywałe. oficjalnie, No, oficjalnie. nieoficjalnie, tak. Dokładnie. Nie, miałam na myśli to, że ty opowiadałaś o tym, żebyś namawiała każdego właśnie, żeby jechał i spróbował, bo to świadczenie jest niesamowite. No, ale chyba właśnie, nawet chyba jeśli nam się nie do końca wszystko podoba, prawda? Bo nie musi nam się podobać. Przecież Ale nie musi oczywiście, być to tak, wcale że nie o jedziemy to do Indii, chodzi. wracam i mówię, wiesz co, byłam, widziałam i jednak to nie jest dla mnie. No to też jest doświadczenie, to też jest człowiek wtedy bogatszy Oczywiście. o to doświadczenie. Byłem, widziałem, wiem, już wiem, że to nie dla mnie i to też jest chyba zysk, nie? Oczywiście, że tak. Ja powiem ci, że dla mnie osobiście taki wyjazd to otwiera mi jakby drogę. Ja już zaczynam myśleć o czymś, tak? A jeszcze nie będę mówić, tak. Po prostu poznawanie świata jest tak rozwijające. Ja jestem w tej cudownej sytuacji, że jestem na emeryturze. Po prostu ja zrozumiałam, że to jest najpiękniejszy okres w moim życiu. Ja bardzo wcześnie wyszłam za mąż, bardzo wcześnie miałam dzieci, bardzo wcześnie dużo pracy, od świtu do nocy, potem wyjazd na emigrację, potem powrót, zaczynanie wszystkiego od zera, porażki, sukcesy. To wszystko spowodowało, że no, życie było trudne, tak? Trójka dzieci. Ale ja należę do osób, które szukają radości w życiu, tak? Ja po prostu nie potrafię żyć bez radości. Ja muszę ją mieć. Mnie wystarczy, jak jadę samochodem, że zaczyna grać jakaś fajna muzyka i u mnie się już wszystko zmienia, tak? I ja zobaczę teraz, kiedy ja nie muszę pracować. Nie mam dużych pieniędzy, ale podnieśli mi ostatnio emeryturę, więc tak, podnieśli mi, okazało się, że należałam do OFE, ja zapomniałam, nie wiedziałam o tym i 900 zł mi podnieśli, więc jestem. Tak jest, to już jest To jakiś grosz. prawie bilet. Prawie bilet. No i zdałam sobie sprawę, że po prostu ja jestem w najlepszym momencie mojego życia. Ja mam 65 lat, ale ja mogę wszystko teraz. Wolna jestem. Dzieci moje sobie świetnie dają wszystkie radę, więc nie noszę ich na głowie. Wnuki są zdrowe, wszystko idzie. Dzieci się nimi zajmują, więc ja mogę zająć się sobą. I taki wyjazd, to właśnie był taki, no wcześniej wiesz, że we wrześniu pojechałyśmy z dwoma kobietkami, we trzy pojechałyśmy samochodem z Niemiec przez Szwajcarię do Włoch, Włoch. tak, do Włoch, przez Austrię z powrotem do Czech, gdzie moja siostra mieszkała, zostawiłyśmy ją, a potem z koleżanką do mnie do Gdańska. To była taka otwartość, tak jak ta brama w Indiach, cośmy widziały, brama Indii, tak? Gateway to India, tak, w Mumbai. Cudowny, ogromny, no nie wiem, no brama taka trochę podobna do naszej bramy w Gdańsku jest też taka, tylko taka malutka, tylko taka No, malutka jest. prawie, A ta prawie jak była Gdańsk. Mumbai prawie jak wielka. Gdańsk. Taka wielka była i po prostu naprzeciw cudowny hotel Taj Mahal, no po prostu. No i może wróćmy do Taj Mahal, znaczy zacznijmy o tym No właśnie, poczekaj, nie, opowiadać. jeszcze nie mówmy o Taj Jeszcze Mahal, bo to nie. była faktycznie wisienka na torcie, to była Tak. ta kulminacja naszej podróży chyba tak naprawdę. Tak, tak. Musimy się sprężać, ale nie szkodzi, bo mi to chyba wyłączy za 15 minut nam live'a. Ale pytania były do ciebie, o to, o dania oczywiście, które cię najbardziej zaskoczyło, które cię najbardziej smakowało, czy możesz opisać te smaki, trochę starałyśmy się to robić na żywo, kto nie oglądał, zapraszam w ogóle na mój profil tam na dole, zobaczycie w wyróżnionych relacjach, jest mnóstwo relacji z Indii, bo starałyśmy się wszystko nagrać, co tylko się dało, tak. Więc tam sobie zerknijcie, każdy dzień osobno, ja jeszcze będę starała się nadrobić to w takich skrótowych filmikach z każdego dnia, ale tak, takie pytanie padło, jakie danie zaskoczyło cię najbardziej i jakie smaki najbardziej ci podeszły? Nie wiem, czy było jedno danie, które mnie zaskoczyło.
Ja jeszcze tylko dodam, że ty jesteś wegetarianką. Tak, i nam się kuchnia wegetariańska już chyba coraz mniej, ale jednak kojarzy z czymś monotonnym, z czymś trudnym i z tą soją. Tak, ale tam rewelacyjne rzeczy jadłam. Jak byłyśmy w tej, powiem taki, dla takiej ciekawostki, jak byłyśmy w tej restauracji w Delhi z twoimi przyjaciółmi, to ja byłam zdziwiona, wiecie, stół, w stole dziura, dwie dziury, bo to na 6 osób było stolik, dwie dziury i przynoszą kosz z rozżarzonymi węglami i na to kładą ruszt i na patyczkach, czy tam na tych kolcach, różne rzeczy. I ja dostałam talerz z zieloną obwódką. I sobie myślę, ciekawe, nie? Wszyscy inne. A potem zrozumiałam po co, bo kelner chodzi, co chwilę coś dorzuca. A zielona obwódka znaczy wegetarianka. Tak. No i co mi smakowało najbardziej? Ciężko mi jest powiedzieć. Bardzo mi smakowało pierwsze śniadanie, które Boluś, to był taki jakby placek ziemniaczany z cebulką, pamiętasz? Taka, ja mówiłam, tak, pizza hinduska na to. Dokładnie. Patrzę, tak, to bardzo fajne to było, tutaj. Bardzo fajne. Do tego były oczywiście 2 sosiki w małych miseczkach i na widok już wydać było, że były ostre, ale ja oczywiście próbowałam wszystkiego, co się tylko dało i muszę wam wada. Powiedzieć... Wada. Pampuch, tak? Wada to był tak, taki ryżowy placek, nieusmażony to się nazywał idli, a usmażony jak... nie, sorry, tu mieliśmy kolejny taki, a ty mówisz o takiej pizzy jakby, prawda? To był taki, ja sobie jakby, no jakby, to słuchajcie, to tak wyglądało jak ziemniaczany placek, duży, a w środku była cebulka, jakieś tam inne utapam, rzeczy. Utapam. Coś utapam. Jak placek ziemniaczany, tylko że z ryżowej mąki. Tak. I do tego były 2 sosiki. Oczywiście jeden był bardzo ostry, drugi troszkę mniej. No, ale próbowałam, to mi bardzo smakowało. To był taki pierwszy smak, ta cebula. Fajnie, smakowało mi to bardzo. Bardzo to było bardzo ostre? Niektóre sosy były mniej ostre. Na początku wszystko dla mnie było ostre. Ale potem wiecie, że przyzwyczaiłam się. I pamiętam taką sytuację. Gdzieś byłyśmy razem i ja jadłam, a ty mówiłaś, matko, jakie ostre. A ja sobie pomyślałam, czy ja się przyzwyczaiłam już chyba, do tego ostrego. Dokładnie, no. Że już się czułaś, to niesamowite. Tak, bardzo a jak fajne. Żołądek? No bo jedliśmy... A nic, przepraszam, nie dałam ci odpowiedzieć jeszcze. Nic kompletnie z żołądkiem. Ostatniej nocy przed wylotem, może 2 noce przed wylotem, obudził mnie o 3 w nocy bąblowanie w kichach. No po prostu wszystko. I wie, co się dzieje ze mną, tak? Ale nic poza tym. Czułam jakieś takie delikatne skurcze, takie, ale nie takie, żeby mi przeszkadzało to, ale czułam, że coś się dzieje, ale to było tuż przed wyjazdem. W domu jeszcze ze 2 dni to odczuwałam, ale kupiłam oczywiście zakwasy, kefir i szybko wszystko przeszło, ale cały czas tam nie miałam żadnych dolegliwości. A jedliśmy mogłam wszystko, jeść, nie? Wszystko. Jak leci. Pyszne były, Boluś. Ja uwielbiam ser panier, tak? Pamiętam go z Malezji i przypomniało mi się w Indiach, Boluś mi zaserwował taki półmisek, prawie samą całą go zjadłam, w sosie oczywiście ostrym, ale był pyszny, ten taki delikatny ser, ja sobie poczytałam, ten panier jest robiony z cytryną, to jest krowie mleko, tak, robione z cytryną. Czyli tak jakby troszkę zapaszany cytryną, właśnie. Ale on taki delikatny i ten ostry sos do tego. Po prostu pycha. To mi bardzo smakowało. Ananas z gryla. Cudowne. Też posypany czymś takim. Tam. Wiecie, tam ciekawe też jest to jedzenie słodkiego na ostro. Bardzo mi się to podoba. To mieszanie smaków jest niesamowite. Tak, tak. Tak. Ta u twojej rodziny, znaczy u Bola rodziny, tam kuzynostwa, podali takie w sosie takim białym sosie żółtawym, takie kulki jakby z ciasta, to były takie dla mnie to biszkoptowe, to było. I ten sos był słodki, ale był ostry jednocześnie. Wiecie, to było niesamowite. I to jest super, mnie się to bardzo podoba. Tak, a ja pamiętasz coś się nazywa, czekaj, te kulki takie nadmuchane, to ciasteczko takie kruche, to co na ulicy jedliśmy. Puri. Tak, takie słodkie, kruche ciasteczko, a na tym było tak, pomidory były, ziemniaki były, ostry sos, jakieś chrupki posypane, polane znowu czymś. Tak, i Bol kazał całe włożyć do buzi. Tak. Mówi, tak. Włóż całe od razu. Ja się trochę bałam, co mi się robi, mnie w konia. No. Ale nie, włożyłam rzeczywiście, te smaki tam się mieszały. No świetne. Ja sobie teraz tak pomyślałam, przecież my często w kuchni mieszamy i gotujemy długo, żeby smaki przeszły ze sobą, prawda, na siebie i tak dalej. Tak. A tam a również jest tak, że osobno, że właśnie na świeżo jest robione różne smaki i przez to, jak jesz,
to najpierw tak, czujesz jeden smak, czujesz. Później drugi, że są różne warstwy. To też jest niesamowite. Tak. Bardzo mi smakowała też u twojej kuzynki Fary cieciorka. Bardzo ostry sosik, ale dobra. To było, to ale to było takie dobre. Pamiętasz, myśmy ją pytały, jakie tam. Tak, ona musi nam ten przepis jeszcze przysłać. Koniecznie. Tak, ja już zdążyłam, oczywiście w domu pierwsze co zrobiłam, to miałam zamrożoną cieciorkę, wyciągnęłam sos pomidorowy, jakieś tam inne i tą przyprawę. A przyprawę my kupiłyśmy gotową, tak, do tak, tego. Gotową wrzuciłam. Ania napisała. No, takie. Pyszna była mieszanka słodko-ostra, którą przywiozłaś. Do czego ta przyprawa, tak, którą jej przywiozłaś? Do czego ona była? Nie, to była taka mieszanka, taka co ty kupiłaś w tym dla tej dziewczyny z teatru muzycznego. Tak, pozdrawiamy cię, kupiłaś, Agnieszka. Tak, wiele takich z tym. I ja wyjęłam po jednym dla Ani i dla Samuela, tak, żeby spróbowali. Tak. Bo, a potem jak odkryłam ten sklep, to te dziewczyny mi powiedziały na tym lotnisku, że jest taki sklep, więc ja zaraz Little India. Tak, jak odsapnęłam, poleciałam tam od razu i tam zobaczyłam wszystko tam naturalnie, bo oni to po prostu importują z Indii, no, tak, nie przepakowywują, to nie jest w wielkich worach, nie, to jest wszystko tak, jak było. I tam tak, ten sklep jest i w Gdańsku, już sprawdziłam w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie jest kilkukrotnie, także macie Little India u siebie, jeśli chcecie spróbować tak jest, i smaku w Indii, to zapraszamy. Tak. Tak, naprzeciw dworca we Wrzeszczu, w Gdańsku, w tym pasażu jest tam Little India, sprzedaje Hindus. Wszystko jest tak, jak trzeba. Teraz byłam, kupiłam sobie te kajukachi. Kadżukatli. Kaczukadli. I też ciekawe to jest, wiecie, to jest z orzechów nerkowców, tak? I ja jak zjem trochę nerkowców, to zaraz je czuję. Jakoś tak, nie wiem, ciężko mi jest na żołądku. A to ostatnio musiałam się powstrzymać, bo po prostu siedziałam i jadłam, i jadłam jedno i nic. Po prostu, nie wiem, ten zestaw, co oni tam dodają, nie wiem. Ale ja się zastanawiam, dlaczego nam nic nie było w tym razem. I naprawdę nie mam za bardzo odpowiedzi. Z jednej strony można by było, gdyby nie ty, to bym pomyślała, dobra, może się przyzwyczailiśmy do tego klimatu. Ja nic. Ale z drugiej strony nie było nas tam 3 lata, a ty byłaś tam po raz pierwszy i to by też nic nie było. Zwykle jest tak, że no nie jesteśmy nigdy zatruci, ale zawsze 3., 4. dnia po prostu jest biegunka, taka niezwalająca z nóg, że człowiek nie może wstać z łóżka, ale jest osłabiony. I jest to nieprzyjemne oczywiście po prostu, ale poza tym się nic nie dzieje, Sraja nigdy nie miała nic. Oczywiście wodę zawsze bijemy z butelkowaną, chociaż przecież teraz w domu również piliśmy nie z kranu, ale taką filtrowaną. Oni mają specjalne filtry, mają też jakieś dzbanki magiczne, gliniane, przez które to tam gdzie przechowują. I też nam nic nie było, absolutnie. Wydaje mi się też, że może często przesadzamy z ostrością, że to hinduskie jedzenie samo, już nie mówię o florze bakteryjnej, ja sobie brałam trochę probiotyków przed przyjazdem i w trakcie, Sora jej też zawsze podawałam probiotyki przed przyjazdem i w trakcie pobytu. Co prawda znowu teraz nauka jest, mówi, że może pomagają, ale nikt tego nie udowodnił i tak dalej, no ale nie zaszkodzi, tak, to na pewno też pewnie, mówią. Pewnie. Więc brałam, nie wiem, czy to coś pomogło, ale wydaje mi się, że może rzucamy się za bardzo od razu też na ostre. Przynajmniej może to ostre też. To na pewno, to jak zjemy hinduskie ostre jedzenie w domu, to też mam problem później z żołądkiem. Tak? Także może to jest to. Ja nie, poza tym, ja brałam też witaminę C. Tam wzięłam sobie ze sobą i przed wyjazdem i codziennie rano brałam 1000. No po to, żeby zakwasić żołądek. Przede wszystkim po to, żeby zakwasić, żeby on sobie poradził, jak się coś tam dostanie do środka. No i ja całe 2 tygodnie nic z czego było, się no. naprawdę bardzo cieszyłam. Tak. No nie, no naprawdę, bo mogłyśmy korzystać ze wszystkiego. Tak, tak. Nie jedliśmy też przez pierwsze 3-4 dni, to zawsze też wszystkim mówię i gdziekolwiek polecicie do jakiegokolwiek kraju o innej florze bakteryjnej niż nasza, nie jedzcie nic, co jest surowe i nieobrane. Tak. Czyli wszystko, co jest ugotowane, pieczone, smażone, fine. Ogórek obrany też okej, ale winogrona, pomidory nieobrane nie. Później po kilku dniach można już można jeść, znaczy moje doświadczenie takie jest, można już jeść wszystko i nie powinno być nic, ale oczywiście woda zawsze, woda chyba najbardziej, najbardziej jest taka. No, ja znalazłam sobie sposób na radzenie sobie ze z ostrością, ponieważ jakbyśmy udali 5 dni, to tam zawsze do jedzenia, do śniadania, do obiadu było podawane owoce i był podawany zawsze arbuz obrany. Słuchajcie, działa rewelacyjnie. No, też nie widziałam. Jadłam ostre, łapałam kawałeczek arbuza
I już jak ręką odjął, było, można było już następny kawałek wziąć. No, u dadu też fajnie dla mnie robili, bo dadu jadł mięso, więc dla mnie robili też warzywka, też super. Też kupiłam sobie przyprawy do tych warzywek. No i roti, nie wiem, czy to się tak dobrze mówi. Dobrze się mówi. Roti, robiłam z nimi to roti, w domu jeszcze nie robiłam, ale robiłam z Na Sarai, żeby podłodze. usiadły, oczywiście, tak jak oni. Tylko ja nie potrafię tak siedzieć jak oni, bo mięśnia nie mam tak rozciągnięte, ale fajnie było. I siedziałyśmy, kręciłyśmy, Soraya, ona mnie zaciągnęła, mówi, chodź babciu, musisz się nauczyć robić. No i poszłam, się nauczyłam robić roti, także cieszę się bardzo. Też mi bardzo to smakowało. Roti to taki naleśniczek jakby. To taki jakby naleśniczek, ale z samej mąki, bez jajek, bez tłuszczu, tak? Sama woda, tylko tak gnieciony kilka razy, mięciutki, fajny, super. Soraya Aż przeczytam też tutaj, jadła. nam, mamuś, komplementy lecą. Jest napisane: obydwie piękne, inteligentne kobietki. To mamy bez obwijania, mówią. Jesteś bardzo podobna do mamusi. No. Tutaj No wcześniej też ciekawe, jeszcze ale padały kiedyś... różne inne. Dziękujemy za wszystkie komplementy. To bardzo miło to czytać i słyszeć. Tak jest, tak jest. Kocham Orety, kocham pani otwartość, pisze utuleni Monika Grzegorczyk. Orety, kocham pani otwartość, fantastycznie się was słucha. Kuba No to Sobucki, Niuniu, fajnie. podziwiam pani entuzjazm. Wracam do treningu, pozdrawiam obie panie. Niech jedzie do tego Mumbai, niech jedzie do tej Indii, ten Niuniu. Niuniu, najpierw ich chcemy zabrać do Istanbulu, przepraszam, do Turcji, bo tam też jest pyszne jedzenie, którego Kuba chyba nie docenia. Nie wiem, jak można nie jeść Nie, tego jest po jedzenia prostu pysznego. pyszne. Słuchajcie, Indie to jest przede wszystkim pyszne jedzenie, tak? To nic, że jest ostre. Weźmiesz arbuza, obrany leży obok, wszędzie właściwie były, tak? Te Tak. arbuzy w restauracjach też. Arbuzy, papaja i melony i coś jeszcze. I ananas. Taki dziwny, taki troszkę inny ananas, nie? No Ta tam jakieś papaja to tak też. nie za bardzo lubię, ale... Ale też była dobra. Ja też nie lubię. Czasami była dobra. Czasami No. była dobra, a czasami to Małe bez kiełbasa, obwijania ale się pytają, mniejsza. czy, a jeśli coś nie smakowało, czy jest coś takiego? No już mówiłyśmy tutaj na początku o Pan o nie tym smakował. zawiniątku takim, O, który nam w ogóle też mi też absolutnie nie smakuje. To jest takie mydlane mydło, coś, które ja mydlane, no, uwielbiam. no i widzisz. Ja A pamiętasz co tego nie smakował? cukierka, co Bolo nam Oj, dał? To było cukierek też był dziwne. okropny. Cukierek był z wierzchu słodki. Słuchajcie, Tak, tak z jak jeść zielonego mango. mandarynki. Tak, ale jak przegryzłaś tego cukierka, to w środku właśnie takie mydlane, Ostre też to słone, było. Słone, ostre, ostre, okropne. obrzydliwy Musiałyśmy smak. wypluć. Tak, ale warto było spróbować, bo No nie wiedziałam, że właśnie, no coś bo co takiego się może jest. stać? Co się może najgorszego stać? Jeśli nie będzie ci Wyplujesz. smakowało, to wyplujesz i tyle. Ale przynajmniej będziesz wiedziała, wiedział, jak smakowało, nie? I No, że nie no. smakuje. Także to jest na pewno fajne. Coś jeszcze nam nie smakowało? Nie, no reszta to była... No nie wiem, Boluś kiedyś zamówił sobie pizzę. Ja nie jadłam pizzę. Pizzę, pamiętasz? Zamówił sobie pizzę z krewetkami i przyniesie tą pizzę, a ja nie wyparzyłam do usta, bo Robaki. mówię, co tak śmierdzi? No, owoce A morza. Boluś mówi to. Pamiętam, tam w tej restauracji ja coś dobrego jadłam, pamiętasz? Coś dobrego jadłam tam, już nie pamiętam, co tam Nie było. pamiętam, To była ale. taka restauracja, nie hinduska chyba, ale podawali tam, czy to było hinduskie. Nie W tym pamiętam, już domu mi się przerywa. towarowym, Nie, nie, chyba bo. w tym domu. No, No tam słuchajcie. miałyśmy kryzys, nie? Ja miałam kryzys w tym domu Tak, towarowym. Ja ja już, też. to był To w taki Delhi. moment, to było już w Delhi na samym końcu, gdy pomimo tego, że mówiłam to tobie, że powtarzałam to wszystkim wokół i mówiłam o tym sobie, że jak ważne jest dawanie sobie Tak. codzienne, nawet jeśli się tego nie czuje, dawanie sobie tego azylu, Tak, takiego tak. odpoczynku od tego przestymulowania, od tych świateł, Zdecydowanie. kolorów, zapachów, Nie, dźwięków, nie. ruchu, Przychodzi wszystkiego. tak. Przychodzi taki moment, kiedy człowiek nie wie, co się z nim dzieje po prostu. Mózg nie jest w stanie przerobić Tak. tych bodźców, szumu, zapachów, wzroku, kolorów, wszystkiego. I ja miałam to szczęście, że ja przychodziłam wieczorem, nawet późno, jakśmy wracali, ale miałam pokój swój. Była cisza. Mogłam poczytać sobie coś, żeby po prostu umysł uspokoić, wyciszyć się. Ale ty to nie miałaś za wesoło, bo miałaś jeszcze dziecko, które trzeba było umyć, Ale Bolo przygotować mi do mówił snu, nie raz uspać. rano, bo on też o tym wie i mówił, słuchaj, to ja zabieram Soraya, a ty sobie tu jeszcze posiedź. Tak. I tak było kiedyś Tak. i to by było dobre. A mi, Tak. oczywiście myślałam, że mi znowu coś umknie, więc nie chciałam, nie czułam się w ogóle przebodźcowana z początku,
byłam też podekscytowana jak zwykle, więc też chciałam zobaczyć wszystko, nie chciałam, żeby mi coś umknęło i leciałam dalej. I to był błąd, bo to się nawarstwiło. Tak, było dobrze tak. Przez tydzień, było dobrze przez półtora tygodnia, ale był taki moment, widać w pewnym momencie, że potem ci ciężko jest bardzo. Ja nie mogłam, w tym deli po prostu, w tym domu handlowym, gdzie mrugało, dzwoniło, wszyscy chodzili wszystko, dookoła. Ja powiem, i to wtedy jest takie koniec, ja już nie chcę nic Indii, w ogóle zabierz mnie, nie chcę żadnego hinduskiego jedzenia, nie chcę nic, co jest hinduskie, ja po prostu, daj mi, nie wiem, pizzę. Dokładnie, ja chcę do domu. I to był, tego dało się uniknąć. Tak, oczywiście. Dałoby się uniknąć, tylko trzeba właśnie sobie Indię dozować. Tak, tam trzeba pojechać 5 dni, po 5 dniach zrobić sobie 1 dzień zupełnie, nie wychodzić z hotelu, siedzieć albo gdzieś, nie wiem. Albo codziennie po trochu, tak, właśnie, żeby sobie dozować. Byliśmy też nad morzem, pamiętasz? Tam pojechaliśmy nad morzem, była noc, to tak niewiele było widać, ale tam tak nie ma takiego miejsca, gdzie byś mogła jakiegoś przyrodniczego, że tak powiem, tak jak w New Yorku jest wielki park. Jak w Delhi pojechaliśmy do tego parku, tam widzieliśmy stare ruiny różnych tam meczetów i tam był oddech, tam była przestrzeń, tam był oddech, tam można było usiąść, wiewiórki przychodziły, ptaki śpiewały. Tak, i jeszcze tego nie wrzucałam na Instagram, cały czas jeszcze ostatni dzień został mi do wrzucenia na Instagram, bo się dużo później działo. I tam, właśnie, ale w takim Bombaju to po prostu... Nie ma tak. Jest, ale jak człowiek mądrze zrobi, chociaż jedno popołudnie, zrobi sobie w ciszy, w spokoju, nie wiem, to po prostu mózg odpocznie i znowu można. No bo musicie sobie wyobrazić, jak to jest. Ja właśnie każdemu tak tłumaczę. Mówię, wyjrzyj teraz przed swoje okno. Co widzisz? No, widzisz jakąś rzeczywistość, statyczność. Ty masz też, nic się nie dzieje. Jest wszystko statyczne. Tutaj też nam też pisze, że jest teraz, wcześniej był mieszczuchem, teraz jest na wsi i sobie nie wyobraża. No bo i możesz teraz popatrzeć przez okno i masz spokój. Tak. Nawet jeśli jesteś, mieszkasz w mieście, to patrzysz i jesteś w stanie przez 3 sekundy ogarnąć całą rzeczywistość. Widzisz, kto jedzie, kto przechodzi, kto zaraz przyjedzie. A teraz sobie wyobraź, że masz tego razy 50. Tak, i dokładnie tak jest. I jak w tych książkach dla dzieci, kiedy cała książka jest zapełniona drobnym maczkiem, jakimiś różnymi ludzikami i sytuacjami i to się wszystko rusza. I to są właśnie dla mnie Indie. I to jest ekscytujące jak najbardziej. I do tego są jeszcze zapachy, kolory, rozmowy, dźwięki. Ale i to jest wszystko cudowne, ale można się przestymulować. Tak. Ja nie wiem, jak oni tego robią. Po prostu nie wiem, jak oni to robią. No właśnie, rozmawialiśmy też o tym, że przecież oni to mają na co dzień, to można się przyzwyczaić, ale czy mózg jest inny ich od naszego, też są przestymulowani, może dlatego też, nie wiem, jak się, myślę, że jesteśmy, mamy dużą zdolność przystosowywania się jako ludzie. Jeśli jesteśmy od dzieciństwa, bo tam przecież maleńkie dzieci w tych centrach handlowych nie tylko nam tutaj mówią, że słuchajcie, nie do centrum, jest, a tam na ulicy jest gorzej niż... No. Ale to jest niesamowite. Wyobraźcie, że wchodzimy do takiego dużego pomieszczenia, gdzie stoją te wszystkie różne aparaty, automaty do tego i wszystkie głośno grają, mimo to, że nikt obok nie stoi. Nie gra. Głośno grają, dzwonią, migają, tak? No po prostu. Ja też weszłam tam, bo oni poszli do swoich przyjaciół. Ja już miałam dosyć, mówię, nie, ja zostanę sama w domu. Zostałam w hotelu, ale ten hotel to był właśnie połączony z tym domem towarowym. Ja mówię, dobra, pójdę, popatrzę tak samo, popatrzę po sklepach, coś, może sobie coś fajnego kupię. Słuchajcie, weszłam na chwilę, zrobiło mi się normalnie niedobrze. Ja mówię, nie, idę stąd. Po prostu idę, bo mam dosyć. No, to tak jest. I ja pamiętam, jak nasza mała Zuzia była i też płakała, jak była maleńka i babka powiedziała Ani, mojej córce, nie noś ją przodem do świata. Nie. Niech ona leży. Za dużo bodźców jej mózg nie jest w stanie to przerobić i dlatego jest niespokojna i płacze. I tak samo jest z dorosłym człowiekiem w Indiach. Ale jeżeli damy sobie, mamy tą świadomość i wiemy, że co trzeci, czwarty dzień robimy małą pauzę, żeby znowu przyswoić, tak jak z jedzeniem, robimy przerwę, żeby przyswoić, to jest super, naprawdę. To jest super, no. A powiedz mi, czy jeszcze coś byś poradziła komuś, kto jedzie do Indii? No bo już powiedziałaś w zasadzie, że nie oceniać, to jest trudne, wyłączyć, tylko cieszyć się tym, co się widzi bez oceniania, bez to jako folklor, nie? Jako folklor, jako no, komfort, możliwość, no, dar, że możesz to zobaczyć. No. Mm-hmm. To nie każdy, ja w życiu nie marzyłam, że ja pojadę do Indii.
Nie przychodziło mi do głowy. Kiedyś oglądałam na zdjęciach Taj Mahal i mówię, ach, to musi być cudne. No i wiecie, No i opowiedz właśnie. No i jak robiłam, ale jeszcze przed tym powiem coś innego. Jak przeprowadziliśmy się do małego domku, sprzedaliśmy duży, kupiliśmy sobie mały i robiłam kuchnię i szukałam blatu. Koniecznie chciałam kamienny blat. Znaczy jakiś taki. No i wszyscy mi się nie podobały i w pewnym momencie zobaczyłam jeden, który po prostu mnie oczarował. Był strasznie drogi, do dziś się wyrzucam, z kwarcu czy z czegoś tam. I wyobraźcie sobie, że on się nazywał Taj Mahal. I ja sobie go kupiłam, odżałowałam i mam korzonką. Kuchni. Kupuj, będziesz ciągle patrzeć w kuchni. I on ma właśnie taki odcień jak Taj Mahal, taki ciepły. Szary. Ciepły, nie, to nie jest szarość, to jest taki, tam nie ma szarości, tam dla mnie to taki beżyk, taki ciepły. Po prostu przechodzący w biel, ale taką złamaną we krwi. Słuchajcie, Taj Mahal to jest najpiękniejsze miejsce, jakie widziałam w życiu. Ja się tam tak roztkliwiłam. Ja powiedziałam, Polo, ja na drugi, tu powinno się przyjechać na cały dzień. Tak, no niestety usiąść i patrzeć na niestety to. Niestety byliśmy źle ubrani. Było tak, zimno, było bardzo. Było 8 stopni o tej 7 rano. 8. A my w kurteczkach jeansowych, tak. Ja się Więc zapatuliłam szalem kaszmirowym, który dostałam od rodziny. A ale trudno to było było się tam. zimno. Nosy czerwone, ręce zmarznięte. No 8 stopni, słuchajcie. Ale słuchajcie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Przyjechaliśmy o świcie. Z daleka we mgle on stał, jak przechodzi się przez taką czerwoną bramę i widać go na prosto. I przed nim jest taki basen jakby, coś pomalowane na błękito i on się w tym basenie odbija. Słuchajcie, stanęłam, ta mgła, która się unosiła nad nim, to po prostu zjawiskowe. Byłam tak zaskoczona, że to jest takie wielkie. To ma 60 metrów wysokości. Ja potem oczywiście weszłam w Google i wszystko poczytałam, co o tym było. Ale jeszcze jak weszliśmy do środka, znaczy na taras przed, jak zobaczyłam z bliska te lilie wtopione w ten marmur z różnych półszlachetnych kamieni, czarnym marmurem wzdłuż wejścia wypisane jakieś z Koranu teksty, takim pięknym tym językiem, tym pismem ich. Tak, Słuchajcie, to kaligrafia. jest takie przeżycie. Patrzysz na te kwiaty wystające z tego marmuru. Nie wiem, budowali to 22 lata. To bardzo krótko, tak? Budowali to, bo uczestniczyło 22 tysiące robotników. No po prostu jest piękne. Jak weszliśmy do środka, no musieliśmy założyć buty już jak się na ten taras, znaczy takie ochronne i bardzo dobrze, bo to wszystko z marmuru, jakby ta ferajna tam weszła, to wszystko stratowała. Tak, tych ludzi jest po prostu bardzo dużo. I jak weszliśmy do środka, to tam już jakby... nie można było kręcić, nie można było Tam zdjęć już niestety robić. nie można było kręcić, ale ja wam powiem, jak to wyglądało. To był jak parawan z marmuru, parawan, jak to się mówi, patrz, zabrakło mi języka, ażurowy. Ażurowy, tak. Tak, ażurowy, przecudny, I taka ażurowy koronka. parawan. Taka koronka, tak. Tak byłam zachwycona też katedrą w Mediolanie, tam też koronka, ale to jeszcze piękniejsze było. Otoczona w koło z trzech stron ta koronka, bo szło się dookoła, a w środku były dwa sarkofagi, trumny. Trumny, tak, sarkofagi, dwa też cudownie ozdobione drobniusieńkimi kwiatuszkami, wszystko z marmuru jego i jej, tak? Wiecie, że on zbudował to z miłości, bardzo ją kochał, no tutaj ta miłość była, bo ona 14 dzieci urodziła i przy ostatnim zmarła, no nie wiem, kochał ją bardzo, ona go też bardzo kochała, no wymusiła, na, nie wymusiła, ostatnie jej życzenie było, żeby właśnie znalazł jej miejsce godnego pochówku i żeby się nigdy nie ożenił, on się nigdy nie ożenił, miał kilka konkubin, ale to inna sprawa. Nie no darzył i żeby się, nie cieszył się z nich. Tak, nie kochał jej tak. I żeby zaopiekował się dziećmi bardzo, żeby dbał. I tak to było. On bardzo ją kochał naprawdę, zbudował jej to i miał zamiar, ponieważ za tym Taj Mahalem jest rzeka. Myśmy rzeki nie widzieli, bo była taka wielka mgła, ale a on może powiedział, dobrze, bo... cieszcie się, że nie widzicie. Może tam dużo śmieci było, ale mniejsza. Była cudowna mgła. I za tą rzeką miał wybudować lustrzane odbicie tego samego, tylko z czarnego marmuru dla siebie. No byłby to przecud świata chyba.
Słuchajcie, piękne miejsce. Ja po prostu nie mogłam wyjść stamtąd. Stałam i patrzyłam, mówię, Bolo, tu trzeba wziąć kanapki. A Bolo mówi, nie wolno tu brać kanapek. No to bym na poście była cały dzień. Słuchajcie, cudne miejsce, no cudne, no nie mam, no nie ma, nic nie mam do powiedzenia w tej sprawie, po prostu. Dech zapiera, duży park, taki rozległy. I ta przestrzeń, której w Indiach tak brakuje, tak? Ta Dokładnie. przestrzeń też, to wszystko, to jest takie majestatyczne, takie wielkie, te głowy ludzi, takie malutkie z daleka. No Przecudne właśnie, miejsce. bo nam się wydaje, Przepiękne. ja nie wiedziałam, że to jest takie olbrzymie. Dopiero jak podeszliśmy bliżej, to widać Tak, tych ludzi. tak. Tam na zdjęciach Was zachęcam, żebyście zobaczyli na wideo czy na zdjęciach, które tam są w relacjach zapisanych. Ludzie są maciupęcy, a to jest po prostu jeszcze całe Tak, olbrzymie. To to jest wygląda na wielkie. takie duże, jak Jak nie oni to kwadratowe. robili, te kopuły, to wszystko. I to jest kwadrat, 60 na 60 na 60, czyli no, czyli pudło. Kwadrat. I z każdej strony jest takie samo. Sześciobok. Sześciokąt, wszystko jedno, kwadrat, kółko. Sześcian. Sześcian. Widzisz, dawno chodziłam do szkoły. No i wiecie, i to z każdej strony, obeszłyśmy to z każdej strony. Z każdej strony są bramy, wschodnia, zachodnia, z takiej czerwonej, Tak, z warto się czerwonego dowiedzieć, z której strony piaskowca. wejść, żeby mieć Tak. faktycznie to od tej wejścia i są bramy, Trochę które są gumy, troszkę nie? bliżej. I wtedy nie trzeba tak dużo iść, ale no to nie jest wtedy to wejście na ten, Na no wejście. nie pamiętam, które jest, więc nie powiem teraz, może napiszę wam później tutaj na dole, ale pod filmikiem, ale nie pamiętam, która to była brana, ale dowiedzcie się, jak będziecie tam jechać, żeby na pewno pójść, wejść przez właściwą bramę. Tak, weszliśmy tak, przez tą właściwą bramę, bo widzi się cały przód, ten basen, ta woda, w której on się cały odbija, tak? No i jak weszliśmy do środka, wiecie, to oczywiście no, pojedynczo się idzie tak w koło tego. No i ja się zatrzymałam chwilę. Przede mną też jakaś babka się zatrzymała chwilę, patrząc na te sarkofagi. No i przyleciał do nas ten strażnik i nas popycha tego. I ja się zdenerwowałam i mówię do niego, co ty? Mówię, ja tu chcę popatrzeć, mówię, daj mi Po spokój. polsku. Tak, nie po Aha, włosku, po włosku. angielski. I want watch. Give me a break. Very good. I on się odwrócił i tak spojrzał na mnie i poszedł. I śmiać mi się chciał, bo on się darł tam, nie? A tam była Tak. taka tablica, zachowaj spokój, nie? Ciszę. Ciszę, ciszę. I słusznie, tam potrzebna była. Potem już się Tak, uspokoiło, byłoby on się cudownie. uspokoił. I ja zapostałam i popatrzyłam na to. Wiecie, tam jest tak piękne, żeby to pochłonąć. No to potrzebna jest cisza. I Naprawdę. najlepiej faktycznie pójść rano, im wcześniej, tym lepiej, bo my mieliśmy jeszcze mało ludzi, bo chyba oni są też po to Tak. tam, żeby po prostu tam się nie robiły korki, bo trzeba obejść, każdy chce obejść dookoła i żeby po prostu tam nikt nie stawał, bo zrobi się korek olbrzymi i nikt już nie pójdzie dalej. Ale było akurat Ale było w akurat naszym przypadku mało mało ludzi faktycznie ludzi i faktycznie. nie Tak, musiał tak tak. gwizdać. Gwizdać. Ale ja go wsunęłam. Tak jakoś spojrzał na mnie i chyba zrozumiał w końcu ja. Właśnie, ja wyobraźcie sobie, że ja tam w Indiach czułam się jak gwiazda filmowa. Po O, prostu tak. ludzie mnie zaczepiali, żeby robić sobie ze mną zdjęcia. Bo ja wiecie, białe włosy, biała twarz i oni patrzyli na mnie jak na zjawisko, bo tam w Mumbai to tak turystów nie bardzo, prawda? Nie. Ale ja byłam szczęśliwa, bo ja z nimi sobie też robiłam zdjęcia, no. Oni ciemni, z tymi wszystkimi różnymi takimi strojach, też pięknych, no No stroje ale przy Gateway of India w przecudne. Mumbai już się nie mogłyśmy opędzić. Już naprawdę jak Tak, gwiazdy musiałyśmy tak. powiedzieć, przepraszam, ale już Przepraszam, nie. ale już nie. Koniec, idziemy Tak, dalej. idziemy dalej. Tak, Bo po prostu tam. można. Bo można stać godzinami, każdy będzie do ciebie podchodził i sobie robił zdjęcie, foto, foto, foto. Tak, było jakieś zebranie G20, tak, tam, przed Tak, bramą i zrobiły sobie G20. dziewczyny zdjęcia i po prostu każdy chciał zdjęcie z nami. No, Tak, tak. tak, tak. Także Tak, blondynki będą. Bolo powiedział, ja się tak śmiałam, bo Bolo powiedział tak. Ze mną, znaczy ze mną możecie robić za darmo. Z moją żoną trzeba zapłacić, a z moją córką już bardzo dużo trzeba zapłacić. Tak, dokładnie. No, wiecie No, jeszcze, tak. co pięknego widziałyśmy, pamiętasz, w Jaipurze widziałyśmy Pałac Wiatrów. Tak, Pałac Wiatrów. przewspaniały.
Przepiękny, słuchajcie, widzieliśmy go pierwszy raz wieczorem, cały podświetlony. Tam w tym miasteczku wszystko różowe, jest takie morelowe, Jaipur różowe. Jaipur jest przepiękny, naprawdę, jest taki właśnie, jak sobie wyobrażamy Indie, bajkowy, prawda? Bajkowy, słonie, tak, się jak... kolorowe stroje, Rajasthan, no, cały stan taki jest. Tak, cudowny i to różowy. I ten pałacyk wiatrów to taki jakby wielka fasada, bardzo wysoka, w kształcie takiego, ja wiem, trójkąta złamanego u góry, zaokrąglonego, takiego łuku Z i mnóstwem pełno okienek, okienek. Tak, z mnóstwem okienek, z witrażami w tych okienkach, cudownie podświetlone wieczorem. No i dowiedzieliśmy się, bo on nam opowiedział, że tam z tyłu to są tylko takie korytarze i tam przychodziły księżniczki popatrzeć na świat przez okno. Po to tam nikt nie mieszkał, po to, żeby mogły zobaczyć, jak ludzie żyją, a ich nie było widać. Na drugi dzień widziałyśmy to już w krasie słońca, było pięknie różowe, tych Ale nie okien było już tak widać, nie było widać. właśnie, kolorów okien, nie? Tych, Kolorów tych okien, szkieł. ale piękne, piękne. No i tam też czekaliśmy godzinę na taksówkę, nie mogliśmy się doczekać. W końcu odważyliśmy się pojechać rykszą, słuchajcie, ale było chyba ze 12 czy 13 stopni. To jest problem, bo było to nie nawet ryksza była zimno. problemem, tylko pogoda po Zimno. prostu. Tam naprawdę było zimno, tak. Ale To było dla mnie słuchajcie, żeśmy się tak zaskakujące. obtul... O, jeszcze Karolina nie bardzo się dobrze czuła. Coś tam cię wtedy głowa bolała czy coś. Boluś Żeś... jest na live. Chciałam Boluś, powiedzieć, a witamy, Boluś jest, Boluś, witaj obgadujemy cię. Boluś. Buziaczki. Boluś siedział, usiedliśmy wszyscy w czwórkę z tyłu, żeby się ścisnąć, żeby było ciepło, ale żeśmy się, jechaliśmy chyba z pół godziny, nie? Zimno było jak w Zimno i psiarni. daleko. No, ja się tak śmiałam cały czas, to było takie fajne, ale wiecie, w hotelu była wanna, więc ja zalałam gorącej wody, weszłam sobie do wanny, wygrzałam się i poszłam do łóżka i było wszystko okej. Kto by pomyślał, No. nie? Że też jest zima. Jeszcze przecież jak się pakowaliśmy, to sprawdzałam prognozę pogody i mówiłam ci, słuchaj, tam jest 22 stopnie max. Także zimową kurteczkę 18, weź, mówiłam, długi rękaw, weź, tak? 18. No ale wiesz, to, że w nocy jest 6 stopni, to mnie wydawało, ale w mi się nie nocy śpimy. obchodziło. Dokładnie, ale nie wzięłam pod uwagę faktu, że będziemy chodzić wieczorem, że po prostu w momencie, kiedy Tak, słońce już tak. zajdzie, jest już po To się prostu robi zimno. zimno. I nie Ale byliśmy na to ja, przygotowani. nie, ale ja stałam przed szafą, jak wyjeżdżałam i tak patrzyłam na moją cieniutką kurtkę puchową, taką żółtą, króciutką, wiecie, tak jak wszyscy noszą. Ja mówię, a może wziąć tą kurtkę? Mam miejsce w walizce. Po co? Do Po co się Indii. znowu mojego anioła stróża nie posłuchałam? Mówił Intuicji, mi, tak. weź, weź, kobieto. No, no ale trudno, no co zrobić. Ale było, to też było przeżycie, tak? To też było. Czy masz jakieś... Zniknęłaś mi, nie słyszę cię. O, teraz coś Już przerwało. jestem, bo tata dzwonił, ale go odrzuciłam. Myślę, że już Wracaliśmy po. też z Taj Mahal, też wracaliśmy rykszą. Tam było fajnie, bo wy chcieliście się napić kawy i mieliście tą kawę w ręku i nie mogliście się napić, bo ta ryksza tak skakała. Ale tam króciutko jechaliśmy, też było fajnie. Było fajnie. Jaipur cudowne. Takie miejsce, gdzie są różnego rodzaju zegary słoneczne. I to nie tylko Obserwatorium. zegary. Słuchajcie, to było obserwatorium astronomiczne, tak? Tam były takie jakieś w głębi doły pomalowane różne planety, żyłki, tam jakieś druciki, jak słońce świeci, to pokazuje w jakim znaku zodiaku, w jakim... No niesamowite! Kto to kiedyś wiedział? To Kopernik to odkryło. Oni już No. wcześniej przed Kopernikiem to wszystko wiedzieli. Po prostu Tylko rewelacja! my nie wiedzieliśmy o nich po prostu Tak, wtedy. tak, No no. to chciałam się jeszcze ciebie zapytać, może na koniec, niestety, bo tak byśmy sobie mogły jeszcze gadać, nie? Może się pojawią jakieś kolejne My pytania. obydwie jesteśmy Będziemy gaduły. opowiadać dokładnie. Co radziłabyś komuś, kto myśli o Indiach, ale nie do końca wie, właśnie boi się, może ma jakieś pytania. Chciałby, ale boi się. Co byś poradziła? Och, niech Może się jakieś praktyczne otworzy, rady? niech się Okej. otworzy, niech czerpie z pełnymi garściami, niech se niczego nie żałuje, niech się niczego nie boi. Cudna wyprawa po prostu nie bać się niczego. No, wiecie, no ja byłam w komforcie, tak, Boluś wszystko załatwiał, wszystko było, to było cudowne dla mnie. Ale no sama bym nigdy się nie odważyła sama w pojedynkę pojechać. Nie, nie, to bym się nie odważyła. Chyba, że A z dlaczego? Co by trzema... cię najbardziej, właśnie, co by cię No. najbardziej... Za słabo znam język. To jest pierwsza Okej. sprawa. Jakbym poznała dobrze język. Poza tym w podróży fajnie jest być z kimś. Pamiętasz, spotkałyśmy tą dziewczynę ze Szwajcarii.
Ona sama podróżowała po Indiach, tak? Nocowała w hotelu za 500 rupii. No, myśmy się jajmy za Też można. 80 tysięcy rupii, też można. Tak. Mnie by to nie przeszkadzało, ja bym mogła w takich, ale myślę, że we dwoje jest po prostu fajniej, czy w trójkę, niż To zawsze samemu. chcemy tylko powiedzieć, że są też na miejscu osoby, które są przewodnikami po Indiach. Czy to są lokalci, czy na przykład Aleksandra Zalewska, znajdziecie ją na Instagramie, jest przewodniczką po to bym Indiach. pojechała wtedy. I to To jest bym wtedy Polka, która pojechała. tam mieszka. Pozdrawiamy serdecznie i ona jak najbardziej, na przykład można wtedy z nią, wtedy człowiek się czuje bezpiecznie. To, co mi, myślę, jeszcze pomaga w takich sytuacjach, kiedy właśnie wydaje mi się, że jest coś ryzykowne, to ta świadomość, że świat wygląda dzisiaj inaczej niż 20-30 lat temu. Mam internet w komórce, mam kartę kredytową i po prostu tak naprawdę z tymi dwiema rzeczami nie Możesz zgubię jechać się, tak? Po prostu mogę cokolwiek, mogę zadzwonić po pomoc, mogę znaleźć coś na internecie, mogę zapłacić, kiedy coś mi się wydarzy. I myślę, ale że ta wiesz, świadomość, że sobie poradzimy zawsze. Tak. Mnie się Bo też tak wydaje, najczęściej jest. że ci ludzie są przyjaźni. Ja tam Oczywiście, nawet że tak. biednych ludzi, którzy widziałam, to ja u nas widzę częściej, jak jadę samochodem, tak się rozglądam, nieraz patrzę w tym samochodzie, siedzi smutny, nadumany, taki nie. Ja sobie myślę, kurczę, tam ludzie się uśmiechają, no, nawet jak im jest trudno, przynajmniej ja tak dostrzegałam, że Odebrałaś, tak. to odebrałam to, że są tacy pogodni, może te kolory też, może to wszystko. No nie wiem, ja tam nie odczułam żadnego niebezpieczeństwa. No może tylko jak przechodziłam przez jezdnię, to może. Ale Dokładnie, tak, to. mnie tylko powstrzymywałoby słaba znajomość języka angielskiego. I sobie przyrzekłam, bo już po tych 2 tygodniach, jak tam byłam, to obcowanie z tym językiem, ty mówiłaś dużo po angielsku, bolo, już mi to bardzo pomogło, już mi było łatwiej. Potem jak zostałam sama w hotelu, bo też sama wracałam, byłam dumna z tego, tak jak wracałam, to też zeszłam na dół do recepcji, pogadałam z nimi, powiedziałam, co chodzi, oddałam kartę i tak dalej. No, pan z hotelu mnie zawiózł na lotnisko do Delhi, rozmawiał ze mną całą drogę, opowiadał, znał trochę Polaków. No i też moja córcia mi zrobiła filmik z Delhi, ale tam już było bliziutko. Cudowne 2 słonie na lotnisku. Tak, widziałaś te słonie? Sztuczne. No sztuczne, ale cudowne, Okej. ogromne. No tak. Naturalnej wielkości, tak? No Także no. jeszcze było. No a potem już szłam. No, mnie by. Uważam, że jak ktoś zna dobrze język angielski, porozumiewa się swobodnie, rozumie też ich z tych ich akcentem, bo to było też nie takie To proste. nie jest taki zwykły angielski, tak. Tak, tak. I poczyta trochę o tym kraju i jeszcze znajdzie kogoś. Nie ma się czego bać, naprawdę, nie ma się czego. A te inne jakieś, to folklor jest, po prostu Tak, folklor. jesteśmy tam na chwilę, nie? Tylko to jest Na coś zupełnie innego. chwilę. No. Jeszcze powiem, ja z mojej strony obserwacji, inaczej, od strony mamy, Z twoich obserwacji. A, z moich no. obserwacji, dokładnie, jak przygotować się na wyjazd do takiego kraju jak Indie z dzieckiem, to tak naprawdę można wiele mówić, No ale właśnie. tak naprawdę wszystko się zbiega według mnie do najważniejszej rzeczy, a mianowicie dbanie o higienę i nauczenie dziecko tego, żeby nie wkładać rąk do buzi, Tak. żeby nie dotykać wszystkiego, co oczywiście się słabo udaje, nawet Soraya 6-letnia, idąc przez ulicę, wszystko dotykała. Po prostu szła obok i dotykała no wszystkiego, wszystkiego. No, nie To jest da taki się, nie odruch, da więc się. trzeba jakoś Tak. nad tym, jeśli ruszają, dotykają, ok, ale ręce myjemy bardzo często i nie wkładamy absolutnie ich do buzi. I to jest coś, co cały czas mówiłam Ale Soraya, prawda? słuchaj. Nauka tego trwa naprawdę Tak. długo, ale uświadomienie sobie tego i dziecku, że żeby nie wkładać niczego do później palców, jest jednak ważne. A z drugiej strony, jak Soraya była malutka, miała rok, pojechaliśmy tam po raz Też pierwszy, to pojechaliście, siedziała tak. tak, siedziała w wannie i wzięła wodę sobie tak, z prysznica do buzi. Mało co nie Także wybrałaś. wtedy, ale nic jej nigdy nie było, więc no, możemy zrobić wszystko, co się da, a tych rzeczy, których się nie da, po prostu już nie zrobimy i trzeba z tym żyć. I to też, no Nie, tam nie, też żyją ludzie, tam oczywiście. też są lekarstwa, Tak. tam też są lekarze i no to nie jest, to jest koniec świata dla nas, ale Tak, to nie tak. znaczy, że tam nie wolno jechać albo że tam czyhają same zagrożenia. Ale zobacz, z drugiej strony, tak, z drugiej strony oni jednak dbają w pewnym sensie o higienę i czystość. W każdej knajpce, w każdej Tak. restauracyjce, małej, najmniejszej, gdzie tylko jeden stolik czy dwa są umywalki. Przed Tak. jedzeniem musisz umyć ręce, po jedzeniu musisz umyć ręce. I dla nich to jest standard, tak? Dlatego, W że jedzą toaletach, dłońmi też. tak, ale Oni w jedzą toaletach dłońmi. jest prysznic.
tak? Prysznic Do, po tak, do toalecie, tak. podmywania się. Do podmywania nie używasz papieru. Witetka. Witetka, tak jest. I się podnosisz. Też próbowałam, nauczyłam się. Tak. W domu wchodzisz do domu. Zdejmujesz buty na samym progu. Nie wolno chodzić dalej w butach, tak? Po prostu jest jednak jakieś takie poczucie, że tego brudu się nie wnosi z ulicy, tak? Że no, to mycie częste rąk, no tam się często myje te ręce. Ciągle wszyscy myją ręce, No tak? wiesz, w religii muzułmańskiej to oni się w ogóle myją 5 razy dziennie, bo przed modlitwami. Plus to, co ja No. mówiłam, dla mnie takie śmieszne było, to śmieszne, wkurzające raz, jak byliśmy w Turcji z naszą rodziną, gdy wchodziłam do łazienki po kimś, to zawsze była cała łazienka oblana wodą i No tak, ale ubikacja i podłoga. No a się okazuje, że oni w ten sposób właśnie czyszczą u siebie, po czyszczą sobie o sobie, toaletę. Każdy, wszystko każdy, myją. tak. Tylko, że tam wszystko szybko wysycha, a u nas nie. No, w każdym Dokładnie, u razie. nas by się to nie dało zastosować. Ania tutaj Wiecie, co napisała, jest? No. przepraszam, zagrożenia to są w Australii. Ma rację, tam są zagrożenia chodzące o 6-8 nogach i kąsające i tak, zagrożenie dla życia. Tak Tego jest. w Indiach chyba są inne, Fajne, tygrysy. fajne u nas było też to, że właśnie mieliśmy taki trójkąt, znaczy ten złoty trójkąt to się nazywa w Indiach, tak? Delhi, Jaipur, Agra, gdzie jest Taj Mahal i z powrotem Delhi. Wszystkim to polecam. To są cudne miejsca. No Delhi, Przy gigantyczne, czym wielkie Taj miasto, Mahal proszę tak. zostawić na koniec, tak? Tak jest, to było piękne. Bolusia, ja powiedziałam, Boluś, to było rewelacyjne, że zostawiłeś go na koniec. Gdyby był na początku, wszystko inne miałoby już, byłoby lepsze. A tak to wszystko było piękne, narastało, emocje narastały, no i takie przeżycia takie jak to powiedzieć, no Duchowe. tak jak się idzie na koncert, tak, i przeżywasz tą muzykę, robi z tobą coś, to patrzenie na piękne rzeczy. Ja uważam, że człowiek powinien otaczać się pięknymi rzeczami, patrzeć na piękne rzeczy, bo to, no to daje jakąś radość duszy, tak? Ale to właśnie, to jest jeszcze nasz wybór, żeby na te piękne rzeczy Tak, nie patrzeć, patrzeć tak jak bo są też wiesz. różne, nie? Oczywiście, że tak, ale jeden może przechodzić przez ogród i oglądać róże i zachwycać się różami, a drugi przejdzie przez ten sam ogród i będzie patrzył, że ma pełno kolcy i że po prostu no, można się ukłuć i tak dalej. Czyli to jest wybór. Odwrócić oczy na to. No, no, dla mnie Indie są cudowne, dla mnie to był cudowny czas. Ja Wam bardzo dziękuję, żeście mnie ze sobą zabrali. To było po Bardzo się prostu cieszę. dla mnie niespotykane, niespodziewane i to było takie piękne. Ja po prostu tu przed wyjazdem te wszystkie tygodnie to piałam ze szczęścia, że ja lecę do takiego świata. No. No, Pięknie było. piękne. Piękne Super, zakończenie w takim wszystkim razie. polecam. Wszystkim polecam. Nie bać się jechać, czerpać z tego wszystkiego i z tego brudu, i z tych smaków, i z tych smrodów, ze wszystkiego, bo to są Indie. Ja tak mam po podróżach, że często sobie myślę właśnie, że ja nie muszę mieć niczego, mogę sobie odmawiać. Później oczywiście zapominam o tym, kupując kolejną rzecz, ale po takich podróżach myślę sobie, że jednak to jest najważniejsze. Że mogę Tak jest. odłożyć jak najwięcej pieniędzy. Ze wszystkiego mogę zrezygnować, ale właśnie z Tak jest. podróżowania ciężko, bo to jest Tak jednak jest, ja, doświadczanie. tak, ja też wróciłam, mówię, nie, podwyżkę mi zrobili na emeryturze, ja ją odkładam, najpierw spłacę tą, a potem odkładam na następną wycieczkę, żeby czuć się komfortowo też, żeby nie jechać i nie oszczędzać No na właśnie, tu niczym, że kolejna nie. osoba już pisze, Ania Baraniak pisze, cudownie się Was słucha, pozdrawiam z mroźnej Warszawy i czekamy na kolejną wspólną podróż. Super, Czy jest już jakiś ja kolejny jestem. cel? Ktoś się pytał, ty mówisz, że już coś tam myślisz. I pytam się, czy kiedy kolejny raz Indie. Także mam kilka pytań na raz. Nie wiem, nie wiem. Na razie chciałam bardzo, zamierzam podszkolić swój język angielski i mam taki plan, mi się zrodził wczoraj, żeby może gdzieś pojechać na 3 miesiące, tam gdzie będę miała kontakt tylko z językiem angielskim. Super. Ale nie mówcie nikomu, bo tacie jeszcze nie mówiłam nic na ten temat. Dobra. I będę o tym myśleć, będę się nad tym zastanawiać, a jak człowiek myśli, to przychodzi mu coś, to się drogi otwierają, więc... No dobrze, Bo żeby będziemy. podróżować dalej po świecie, to trzeba jednak znać język angielski. Jeśli I chce się być chciałabym. swobodnym, prawda? O to chodzi, bo można Tak, też bez języka, tak. o tym mówiłyśmy, ale tak, że Nie, jeśli chcesz być uważam, że swobodnym, to. tak, I że to jest poznać jak najwięcej, konieczne. bo się człowiek po prostu, Tak. no, połowy, jak nie więcej, nie Rozmawiać z doświadczy. ludźmi. Tak. A ja owszem, rozumiem dużo
Ale sama powiedzieć, mam jeszcze kłopoty, a chciałabym po prostu, tak jak mówię, żadne wyszukane słowa, w prosty sposób móc opowiedzieć coś i zrozumieć coś. Także takie są plany na przyszłość, ale czy wyjdą, zobaczymy, niech się się okaże. rodzą, niech się rozmnażają. Najbliższe plany masz takie, że jedziesz do Radomia i za pół godziny musisz wyjechać na pociąg, więc Tak, tak. Jadę zwalniamy do cię. Radomia, do mojej mamy. Odwiedzi oczywiście też z prezentami z Indii, ze zdjęciami. Zrobimy sobie sesję. Tam mam też przyjaciółkę Ewę, która już na mnie też czeka. Także, Może następnym razem no. z Ewą. Tak, mój mąż się śmiał, tata się śmiał. Mówi tak, no tak, wróciła, była w Indiach, zwróciła w Indiach, a teraz jedzie do Radomia. Porównanie. I z Radomiem, tak. Ale już jestem wstępnie umówiona też do Niemiec na kwiecień do koleżanki, może do was też wtedy wpadnę i do Basi, a z nią wracam potem samochodem, bo ona chce przyjeżdża do Polski do fryzjera, chciałam wam powiedzieć, z Niemiec. Pozdrawiam No, cię, także nie Bianko. jest Może tak też źle. przyjadę. Ja też przyjeżdżam czasami. No nic, to dobrze. To w takim razie czekamy na kwiecień, na święta wielkanocne. Znaczy, Bo nas zobaczymy, czy święta nam się nie uda ma. znaleźć taki cienki, taki, bo nie, bo koleżanka, która chce ze mną jechać, Marzena, no ona pracuje, tak mówi, byłoby najlepiej, ale najpierw musimy poszukać tanie bilety, bo wiecie, no i to nie jest łatwo po prostu pojechać, trzeba to zrobić jak najtaniej, żeby Dokładnie. była satysfakcja, że się Żeby jak znalazło najwięcej tani wydać na bilet. miejscu. Dokładnie. Tak jest, tak jest. No dobrze, to w takim razie bardzo ci dziękuję, mamuś, za twój czas, za twoje tu Ja relacje. też. Zapisujemy filmik. Wszystkich zachęcamy. Jeśli macie Tak jakieś pytanie jeszcze do mamy, to dawajcie znać. Postaram się odpowiedzieć ja albo mama i zabieram się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, za odcinek podcastu na ten temat, na temat Indii. Super. Chociaż wszystko już zostało w zasadzie powiedziane. Ja jak tylko wróciłam, to pierwsze słowa do taty powiedziałam, słuchaj, zabierz się kiedyś z nimi, jedź. To jest po prostu cudo. No, No pierwsze słowa widzisz. moje. Do niego, jedź, jedź teraz ty z nimi, jedź. No. Ale No. wiecie, z mężczyznami to jest różnie, nie? No ale Każdy każdy ma wybiera, co wolność chce. wyjeżdżać Tak bądź jest. zostawać w domu. I każdy wybiera Tak po jest. swojemu i dla siebie. Ważne, Każdy to, co żeby lubi. robił to w zgodzie ze sobą. Tak jest, tak jest. No, Fajnie, dobrze. Tuwciu, To w też Ci takim razie. dziękuję. Jeszcze raz Dziękuję. Wam dziękuję i Balosia ucałuj za cudowną wycieczkę życia. Bo my byliśmy w 14 w Malezji, ale to byliśmy tylko tydzień, a tutaj mam pełne 2 tygodnie. Cudnie było. No, No, to cudnie. zobaczymy, Sama, dokąd sama następnym zdrowa. razem. Zobaczymy, dokąd następnym Zobaczymy. razem. Dziękuję, To mamuś. trzymajcie Buziaki, się, trzymaj się. buziaczki, też pozdrów wszystkich. Pa, pa, pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali. Pa! Pa!